Forum Młodych Dyplomatów zaprasza Państwa na podcast Rubieże Świata. Cześć, witamy Was w takim specjalnym, można powiedzieć wręcz dodatkowym odcinku Rubieży Świata w ramach Forum Młodych Dyplomatów. Z tej strony jak zawsze Oskar Stefański. Razem ze mną jest Szymon Ostrowski. Witam bardzo serdecznie. I Mikołaj Słowański. Witam serdecznie. Dlaczego powiedziałem, że jest to specjalna część? Ze względu na to, że będzie miała ona inny charakter. Bardziej pogadankowy, niżeli formalny. Będzie ona dotyczyła spraw związanych z rywalizacją i poniekąd współpracą na linii Stany Zjednoczone, Chińska Republika Ludowa i Europa jako kolektyw. Chodzi mi tutaj o Europę Zachodnią, czyli Unię Europejską plus inne poszczególne państwa Europy Zachodniej, pokroju Wielkiej Brytanii, Norwegii czy Islandii. Zatem myślę, że możemy zaczynać nasz całokształt po tym jakże krótkim wstępie i mało bardzo zwięzłym. Zatem możemy sobie zacząć rozmawiać o tym, jak widzimy w zasadzie relacje między tymi regionami, między tymi państwami, chociaż w przypadku Europy to trudno tutaj mówić o państwie. Jak wy to widzicie? Tak słowem wstępu zacznę, że sama Europa jest dosyć mocno podzielona, jeśli chodzi o wizję współpracy czy to z USA, czy to z Chinami, czy to nawet w przypadku jakichś teorii autarkistycznych z tym związanych, ale myślę jednak, że bardziej mile widziane są Stany Zjednoczone, szczególnie w naszym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Co o tym sądzicie? Robiąc research taki szerszy do tej naszej rozmowy, natrafiłem na takie badania. One niestety dotyczą tylko osób w wieku 18-29 lat z trzech państw, z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. I ci tak zwani młodzi dorośli, czyli no po prostu osoby w naszym wieku mniej więcej, tak jak tutaj rozmawiamy, one potrafią skrytykować Stany Zjednoczone, potrafią pochwalić Chiny, ale jednocześnie jak mają wybierać, kto powinien być liderem światowym, kto powinien być tym najważniejszym sojusznikiem, partnerem Europy jako takiego właśnie kolektywu, to mimo wszystko wybierają Stany Zjednoczone. Mówią, że może Amerykanie wykorzystują swoich sojuszników jako takie pionki czy narzędzia dla swojej polityki zagranicznej. Może Chiny to jest imponująca gospodarczo, tak jak bardzo często się przewijało takie określenie w tych ankietach, fabryka świata, zaplecze jakby fabryczne świata. To mimo wszystko Stany Zjednoczone jakby u swoich podstaw mają te podstawy demokratyczne, a w Chinach łamie się nagminnie prawa człowieka, więc jakby niejako z dwojga złego, taka wymowa badania, niejako z dwojga złego lepiej już, żeby trzymać ze Stanami i żeby to Stany były jakby tym światowym przywódcą, niżeli miałyby to być Chiny. I generalnie to jest rzecz bardzo, ja się nie spodziewałem, wam powiem, od takich odpowiedzi, bo zawsze się mówi, że to my tutaj w Europie Wschodniej jesteśmy bardziej proamerykańscy niż ten zachód Europy, a jednak mimo wszystko wydaje mi się, że gdybyśmy zrobili takie samo badanie w Polsce, to te wyniki byłyby takie same, chociaż może byśmy byli trochę mniej krytyczni wobec Stanów. Może to też wynika trochę z takiego, wiecie, mamy jednak mimo wszystko w naszym społeczeństwie taki obraz trochę wyidealizowany Stanów Zjednoczonych jako państwa. Więc myślę, że moglibyśmy być trochę bardziej łaskawi. Jeżeli chodzi właśnie o wyidealizowany wygląd jakiegoś konkretnego państwa, tutaj właśnie myślę, że fajnie można przejść do Chin, bo my jako Europejczycy mamy generalnie właśnie takie podejście o Chinach ze względu bardzo często właśnie takiej swojej własnej niewiedzy, jak Chińczycy faktycznie działają, czemu się też w sumie trudno dziwić ze względu na ich bardzo, bardzo nikłą transparentność. No ale jeżeli faktycznie spojrzymy na opinię o Chinach w Europie, będzie ona zdecydowanie bardziej pozytywna niżeli w samych Stanach Zjednoczonych, a jak to w samych Chinach wygląda? No,
Niestety badań żadnych nie da się tutaj w tej sytuacji rzetelnych przytoczyć ze względu na samą specyfikę Chin. No ale mimo wszystko przykład tych partnerów jako Unii Europejskiej bądź Stanów Zjednoczonych jest w przypadku Chin bardzo, bardzo ważny, ponieważ jak ogólnie wiemy, same Chiny cały czas ostrzą zęby na Tajwan i coraz bardziej chcą iść w tym kierunku. Jednak mają bardzo duży problem, ponieważ należy pamiętać o tym, że masa kapitału w Chinach, które się znajduje na, jeżeli chodzi o ich fabryki bądź infrastrukturę, jest to kapitał amerykański i jest ten, i generalnie cały ich dobytek jest praktycznie zbudowany na kapitale amerykańskim. Dlatego też Chiny, które niejako walczą ze Stanami Zjednoczonymi o Tajwan, wiedzą, że muszą szukać sobie innych partnerów na świecie. I tutaj z pomocą Chińczykom właśnie przychodzi wspaniale Europa, co widzimy po ostatnim spotkaniu Macrona w wizycie Macrona we Francji, w Chinach, przepraszam najmocniej. No i tutaj faktycznie robi się Chińczycy stoją przed takim rozstajem dróg, bo wiedzą, że bardziej opłacać im się będzie mimo wszystko trzymać kontakty ze Stanami Zjednoczonymi, ponieważ ta technologia u nich jest już dawno i generalnie tą technologię znają i Ameryka jest bardziej pobłażliwa wobec Chin. Natomiast jeżeli chodzi o Unię Europejską, należy pamiętać o tym, że jest to największy rynek zbytu dla Chin. I no i właśnie, tutaj musimy zadawać sobie pytanie, co Chińczycy chcą robić, bo patrzymy na Chiny właśnie głównie z perspektywy Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Kto będzie ich blokował? I kto będzie ich bardziej, że tak powiem, przypierał do ściany pod tym kątem, żeby się nie rozrastali, czego bardzo chcą? W zasadzie to jest ten taki zasadniczy problem, że Europa jest poniekąd, co by nie mówić, podzielona, ale zarazem pomimo tego podziału chce troszeczkę bardziej się zbliżyć do tych Stanów Zjednoczonych, widząc, że jednak to jest troszeczkę normalniejsze państwo, aniżeli totalitarne Chiny. Co by nie mówić, więc w tym wszystkim musi być taka dosyć spora zależność. A jak to wygląda na przestrzeni pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi? O co tutaj najbardziej może chodzić? Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone i o te kwestie właśnie związane z Chinami, musimy się trochę cofnąć w czasie, bo generalnie to nikomu te Chiny za bardzo nie przeszkadzały, póki się nie okazało, że one się bardzo prężnie rozwijają gospodarczo. To jeszcze były te lata 2000, pierwsze lata tych lat, jak to nazwać, 2010. Myślę, że tak. Kiedy to jeszcze te relacje, ten przeskok chyba najlepiej było widać, kiedy w Białym Domu zamieszkał Donald Trump. Kiedy zaczęto mówić dużo bardziej otwarcie o tym, że Chiny są swego rodzaju niebezpieczeństwem dla amerykańskiej gospodarki. Za Baracka Obamy te relacje, wydaje mi się, były dużo bardziej poprawne, albo przynajmniej nie mówiło się tyle o tej kwestii, jakby tych relacji chińsko-amerykańskich, że one mogą być tak problematyczne. A Trump otwarcie jakby wprowadzał takie rozwiązania, też starał się wprowadzać rozwiązania gospodarcze, retorycznie bardzo mocno tam atakował Chiny, już jeszcze w kampanii wyborczej swojej, żebyśmy mogli de facto przejść tak naprawdę do tego stanu, który mamy, gdzie mamy to odwieczne pytanie, czy zimna wojna się skończyła, to teraz mamy pytanie, czy to już jest zimna wojna między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, gdzie dla Joe Bidena jakby jednoznaczne, to jest bardzo jednoznaczne. Chiny są takim typowym tym przeciwnikiem, pretendentem do statusu supermocarstwa, a więc przeciwnikiem Stanów Zjednoczonych. To znajduje odzwierciedlenie w oficjalnych dokumentach, już w tych wszystkich strategiach bezpieczeństwa, że Chin musimy się wystrzegać, nie Rosji. Mamy wprost działania antychińskie gospodarcze, chociażby te półprzewodniki, te matryce do mikrochipów, o których też opowiadaliśmy w podcaście w poprzednich wydaniach, że Biden tutaj też naciskając na partnerów z Europy, bo przecież Niderlandy też się zajmują tą produkcją. Ja tutaj trochę tak spoglądam na Oskara, bo Oskar wie, że Oskar bardzo nie lubi tego tematu przewodników, bo mówi, że to wcale nie jest tak istotna część gospodarki, jak by się mogło wydawać, ale Oskar opowie o tym więcej.
Ale tak, Biden, mimo że on się próbuje jakoś tak oddzielać od Donalda Trumpa, że on jest inny, on jest przeciwieństwem, to jednak w tym zakresie kwestii właśnie związanych z Pacyfikiem, z państwami Azji, to Biden powiela ten antychiński charakter polityki zagranicznej USA. Jest szukanie jakby rozwiązań także wśród partnerów, jakby zabieganie o te dobre relacje, ażeby tych dobrych relacji nie było z Chinami, albo żeby wprowadzać rozwiązania, które będą szkodzić Chinom. Jak to w takim wypadku wygląda ze strony Chin, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone? No właśnie tutaj bardzo, bardzo była poruszona bardzo ważna kwestia tego, że Chiny aspirują do tego swojego tytułu supermocarstwa, a należy pamiętać o tym, że jeszcze rozmawiamy o tym, czy aby na pewno są mocarstwem regionalnym ze względu na to, że nie mają bezpieczeństwa regionalnego, którego nie gwarantuje im właśnie Tajwan. I teraz, jeżeli chodzi o całą sytuację Chin wobec USA, musimy powiedzieć sobie jasno, że Chiny bardzo mocno gonią za Stanami Zjednoczonymi, próbują osiągać wyższe wyniki we wszystkich możliwych tabelkach, jak to jest tylko możliwe. I pomimo tego, że nie widać tego na arenie międzynarodowej, bardzo często da się wyczuć od Chińczyków taki kompleks wobec Ameryki, bo jeżeli patrzymy na przykład na wydarzenia w Afryce, gdzie Afryka miała swój moment, kiedy bardzo odsuwała się od Stanów Zjednoczonych na rzecz właśnie Chińczyków, bardzo szybko państwa afrykańskie ostatecznie zobaczyły, że jednak Chiny to nie jest to samo co Ameryka i to nie były żadne konkretne powódki, że mniej się opłaca, czy jeżeli chodzi o transparentność umów, czy potencjalne dzierżawy. Chodziło po prostu o to, że widziały te państwa w Stanach większe oparcie, większą stabilność i myślę, że tu na tym się powinniśmy zatrzymać, że właśnie chińskie podejście do Stanów Zjednoczonych jest takie też dwustronne. Z jednej strony bardzo ich potrzebują, bo na dobrą sprawę cała ich gospodarka opiera się na amerykańskiej technologii. Jednak z drugiej strony Ameryka jest ich największą kością w zupie z tego względu, że potrzebują zdobyć Tajwan, żeby zdobyć ten swój status mocarstwa. A należy pamiętać również o tym, że jeżeli Chiny zdecydowałyby się na jakąkolwiek atak na Tajwan, Stany w tej sytuacji, jeżeli chciałyby poprzeć Tajwan, wystarczyłoby, że zablokowałyby kilka cieśnin i Chiny straciłyby cały swój możliwy dochód, a ich demografia bardzo szybko by ich zweryfikowała pod tym kątem, że jednak jeszcze mocarstwem nie mogą być ze względu na swoją bardzo słabą stabilność. I nie da się jednoznacznie odpowiedzieć, jaki jest stosunek Chin do Stanów Zjednoczonych ze względu na to, że generalnie chińskie działania co do zasady są bardzo niejednostronne, bardzo często ta narracja się zmienia, bo nie mamy też dokładnych analiz tego, co wewnątrz się dzieje z wiadomych przyczyn. Dlatego jeżeli miałbym powiedzieć, jaki jest osobiście, moim zdaniem, jaka jest opinia Chin na temat Stanów Zjednoczonych, powiedziałbym, że najprościej, bardzo ich potrzebujemy, ale chcemy zmieniać partnerów na Unię Europejską i na Rosję z tego względu, że wiemy, że na linii Chiny-USA jesteśmy spaleni. Myślę, że jedyną szansą dla Chin w tej sytuacji byłaby zmiana rządów bądź głowy państwa, co jest raczej mało realne. Tak. Powiedziałbym w tej kwestii, jak wygląda dokładnie sprawa związana z Europą w tym wszystkim, bo tak, Europa na ten cały konflikt patrzy, jak to zawsze Europa, niejednolicie. Niektóre państwa dostrzegają w tej możliwości taką sporą korzyść. Tutaj na pomysł przychodzi oczywiście Francja, która, no, co by nie mówić, Francji bardzo mocno zależy na tym, aby być liderem europejskim, co po jej strukturze gospodarczej dosyć nie wychodzi, ale jeśli chodzi o politykę zagraniczną, prowadzi ona zdecydowanie najbardziej agresywną ze wszystkich państw europejskich, szczególnie wobec Stanów Zjednoczonych i Chin, która przybiera, co ciekawe, stanowisko względnie neutralne wobec tego konfliktu. Oczywiście nie mówimy tutaj o perspektywicznej inwazji Chin na Tajwan, bo wtedy oczywiście Europa najprawdopodobniej byłaby całkowicie zjednoczona w przypadku ratowania Republiki Chińskiej od ataku ze strony czerwonego giganta z tajwańskiego zachodu, co by oczywiście o tym nie mówić. Tak samo w przypadku Niemiec. Tutaj to wszystko jest troszeczkę
inaczej złożone ze względu na to, że Niemcy cały czas chcą handlować zarówno z jedną stroną, jak i z drugą. To są dwaj najwięksi, można powiedzieć, współpracownicy na płaszczyźnie gospodarczej dla tych państw, dla Niemiec, ze względu na to, że spoza Europy to Stany Zjednoczone i Chiny są najważniejszymi partnerami gospodarczymi dla Niemiec. Rzecz jasna, trzeba tutaj też zwrócić uwagę na to, że Polska jest bardzo silnym partnerem handlowym niemieckim, tak samo jak Francja, ale jednak Chiny i Stany Zjednoczone to jest coś więcej niż tylko niż współpraca drobnych przedsiębiorstw. Tutaj przede wszystkim aktywny jest duży biznes. Chiny są oczywiście montownią całego świata, można tak powiedzieć, tak jak Polska jest montownią Europy, przez co pod tym względem możemy zauważyć tutaj poniekąd dosyć spore zbieżności. Jednak Niemcom coraz mniej podoba się sytuacja wewnętrzna Chin, szczególnie za czasów aktualnego rządu Olafa Scholza, ze względu na to, że Partia Zielonych, która jest drugim największym koalicyjnym partnerem w koalicji świateł drogowych, ona jednak nie przychyla się do współpracy z Niemcami. Inne zdanie mają poniekąd liberałowie, którym bardziej zależy tutaj na płaszczyźnie gospodarczej, bo to jednak działalność niemieckich firm w Chinach jest dla nich bardzo korzystna dla Niemiec, jeśli chodzi o sferę gospodarczą. Oczywiście, jeśli przymkniemy oko na to, co się dzieje w sprawach wewnętrznych Chin. Co by tutaj bardziej powiedzieć? Niemcy najchętniej ominęłyby całkowicie ten konflikt, jeśli by on jakoś bardziej eskalował. Myślę, że bardziej przychyliłyby się w stronę Stanów Zjednoczonych ze względu na dosyć silną pozycję polityczną zarówno Partii Zielonych w Niemczech, jak i Unii, czyli po prostu mówię tutaj o Hadekach. Co warto tutaj zaznaczyć? Dla Niemców najkorzystniejszy byłby status quo, w którym oba państwa ze sobą rywalizują, a Niemcy na tym zyskują sporo gospodarczo. Dodatkowo Niemcy są także ogromnym producentem technologii fotowoltaicznej, która ma się mocno rozwijać zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i Chinach. Co widzimy tutaj też poniekąd takie kolejne zależności między tym. Jeśli chodzi o Wielką Brytanię, Wielka Brytania jak zawsze gigantyczny sojusznik Stanów Zjednoczonych. Tutaj raczej możemy zauważyć jedno, że Wielka Brytania i Stany Zjednoczone będą szły razem. A jeśli chodzi o inną część Europy, to ciekawym przypadkiem jest chociażby Grecja, która przez swoje zbyt duże powiązanie gospodarcze z Chinami, jak i powiązanie polityczne, nie byłaby w stanie realnie wspierać Stanów Zjednoczonych. Oczywiście grecka gospodarka jest praktycznie marginalna w znaczeniu dla całej Europy, ale co by nie mówić, byłoby to dosyć bolesne dla jedności europejskiej, szczególnie w przypadku Unii Europejskiej, głównie przez to, że cóż, grecki dług trzeba by było w inny sposób wówczas wykupić. Jeśli chodzi o północ Europy, tutaj przyjmę kolektywną Skandynawię i kolektywny region nordycki. Oni oczywiście są tutaj po stronie Stanów Zjednoczonych, chociaż bardziej wybijają się tutaj takie tendencje, że to Europa powinna decydować i odgrywać trzecią taką rolę w tym całym konflikcie jako jednolity monolit. Inne państwa, to już inne regiony, to już w zasadzie zależy od tego, z kim są powiązane. Czy to Niderlandy, które tutaj chciałyby troszeczkę podobnie do Niemiec, a jednocześnie ideologicznie są podobne do Francji, to trudno tutaj powiedzieć. Południe Europy raczej woli w tym przypadku iść z Niemcami. W tym całym konflikcie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami jest to bardzo złożone w Europie. A jeśli chodzi o Europę Środkowo-Wschodnią, tutaj sytuacja jest jasna. Chiny są dla nich złe. Widać to po Czechach, widać to po Litwie, gdzie to państwa dla Chin całkowicie nieakceptowalne. Polska oczywiście stara się tu balansować jako największa gospodarka Europy Środkowo-Wschodniej, ale zarazem widać, z kim chce współpracować Polska w tych takich innych sferach, aniżeli tylko w sferze gospodarczej. W sferze bezpieczeństwa stawia jednoznacznie na Stany Zjednoczone i na największych wrogów gospodarczych Chin z ich regionu, czyli na Koreę Południową i Japonię. I to w zasadzie byłaby moja konkluzja na ten temat. Czy mielibyście coś do dodania? Ja bym chciał szybko dodać właśnie temat Francji poruszony i uważam, że to, do czego Francuzi piją, czyli jako ci przedstawiciele i wybijający się ponad Europę, będą odgrywali stosunkowo dużą rolę w potencjalnym konflikcie chińsko-tajwańskim z tego względu,
że widzimy coraz częściej zacieśniającą się współpracę chińsko-francuską, na przykładzie znowu tej biednej Afryki, bo wiemy, że i Francuzi, i Chińczycy mają tam bardzo swoje duże wpływy. I to są dwa państwa, jedyne na terenie Afryki, które ze sobą nie konkurują, a czasami nawet współpracują w zakładaniu jakichkolwiek infrastruktur i fabryk. I o to się martwię, z tego względu, że w potencjalnym konflikcie największą rolę w całej tej kwestii we Francji może odegrać społeczeństwo, bo jeżeli społeczeństwo się ruszy przeciwko Francji, jak często to widać, może to przynieść jakiekolwiek faktycznie skutki. A martwię się o to z tego względu, że należy pamiętać o tym, że to Francja miałaby potencjalną możliwość przerzutu jakichkolwiek środków, czy to finansowych, czy to militarnych w okolice właśnie Tajwanu, Chin, Japonii, czy Korei Południowej, bo nie będą to Niemcy, nie będzie to Polska, pomimo tego, że na przykład tak jak Polska będzie na pewno całym murem stała za Tajwanem i Stanami Zjednoczonymi, tak właśnie w przypadku Francji nie byłbym tego taki pewien, zwłaszcza jak mogliśmy to obserwować w perspektywie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, że Francja pozostaje raczej nieokreślona do momentu, kiedy nie zostanie trochę przyciśnięta przez Stany Zjednoczone. Więc mam nadzieję, że Stany Zjednoczone i społeczeństwo we Francji w tej kwestii odegra bardzo ważną rolę. Powiedziałbym o ważnym problemie społeczeństwa francuskiego, jaki wynika w tym wszystkim, że Francuzi są wewnętrznie bardzo mocno podzieleni oczywiście między obozy centrowe, prawicowe, jak i lewicowe. I zarazem, co by tutaj ważnego powiedzieć, we wszystkich tych obozach społeczno-politycznych ludzie we Francji chcieliby odbudowy siły znaczenia francuskiego dla Europy, jak i dla całego świata, przez co społeczeństwu francuskiemu raczej nie przeszkadzałby taki fakt, że coś się złego dzieje między Chinami czy Stanami Zjednoczonymi, i tak samo względem współpracy w Afryce, ze względu na to, że po prostu dla nich liczy się silna, potężna Francja jako lider Europy, bądź jako jeden z przywódców świata. Co jeśli miałoby zostać osiągnięte poprzez korzyść, poprzez współpracę z Chinami w Afryce, byłoby dla nich to akceptowalne ze względu na to, że po prostu byłoby to jedną z dróg do osiągnięcia tego celu. Czyli we Francji generał de Gaulle wiecznie żywy, bo to de Gaulle jest jakby nie twórcą francuskiej potęgi, tak, ale na pewno takiego powiedziałbym antyamerykańskiego sentymentu trochę. Bo tutaj tak to ciekawostkowo, a trochę w temacie warto wspomnieć, że kiedy tworzyły się te struktury europejskie, to w latach 70., kiedy do tych wspólnot chciała dołączyć Wielka Brytania, to Francja bardzo mocno oponowała, to Francja generała de Gaulle'a, żeby Wielka Brytania nie wchodziła, bo wierzono, że Brytyjczycy ze względu na swoje bliskie relacje z Amerykanami jakby stanowią taki obcy element w Europie, bo oni nie są dość europejscy, oni są bardziej amerykańscy. No dzisiaj ta współpraca jakby brytyjsko-amerykańska oczywiście istnieje, czy w ogóle jest, bo mówimy w kwestiach bezpieczeństwa czy wywiadu o tak zwanej anglosferze, czyli o takim może nie sojuszu, ale takiej formie współpracy właśnie militarno-wywiadowczej, i tu warto mieć na uwadze, że jeśli coś mówi wywiad amerykański i na przykład Polacy coś wiedzą, Ukraińcy coś wiedzą, to bardzo możliwe, że Brytyjczycy wiedzą dużo, dużo więcej i dużo, dużo wcześniej. To warto mieć na uwadze zawsze. Więc tutaj może taki, no nie jestem ekspertem od Francji, więc może zapytam, tak, czy ten de Gaulle jest jakby wiecznie żywy, czy... Idee republikańskie, które po prostu sformułował de Gaulle w trakcie tworzenia Piątej Republiki, są wiecznie żywe, co by nie mówić, i po prostu Francuzom zawsze zależy na potędze, zawsze zależy na sile, zawsze zależy na dominacji, na tym, żeby być z Francji dumnym. Po prostu im zależy bardzo mocno na tej wewnętrznej dumie. Oczywiście mówię tutaj upraszczając, bo w Francji podzieliłem na te kilka bloków i w tych blokach znajdą się osoby, które zapatrują się na to inaczej, ale jednak powinniśmy na to spojrzeć bardziej kolektywnie i
Tak, zdecydowanie we Francji można zauważyć takie tendencje degolistyczne, szczególnie za czasów prezydenta Macrona, który stawia jasno na cel, żeby odbudować potęgę zagraniczną, polityczną Francji, nie gospodarczą, bo jeśli chodzi o gospodarkę, to Francja coraz bardziej słabnie. Moglibyśmy w takim wypadku przejść do kwestii Afryki, którą już wcześniej poruszył Mikołaj. Bym chciał się wtedy zapytać ciebie, Szymon, czy jak wygląda dokładnie współpraca amerykańsko-afrykańska? Czy amerykańska działalność w Afryce jest jakoś tak mocno rozbudowana? Szczerze mówiąc, to nie widać jakby takich sygnałów. Administracja Bidena bardzo mocno jakby wycofała się z tego Bliskiego Wschodu, skupiła się bardziej na Pacyfiku. Nawet dzisiaj mamy przecież, gdy to nagrywamy, to wczoraj mieliśmy spotkanie właśnie prezydenta Bidena z prezydentem Korei Południowej. Więc nie powiedziałbym, żeby Afryka była aż tak istotna w tej rozgrywce. Wręcz właśnie inaczej, Biden próbował trochę odbudować wpływy amerykańskie w Ameryce Południowej, ale nie do końca się to udało, nie do końca się to udaje, ponieważ kiedy w zeszłym roku prezydent Biden właśnie chciał zorganizować jakiś szczyt państw amerykańskich, czyli nie tylko ta Ameryka, czyli nie tylko Stany Zjednoczone, ale też te państwa z Ameryki Południowej, no to okazało się, że niewielu ma o czym rozmawiać z Bidenem. Bardzo dużo osób, wielu przywódców tych państw po prostu odrzucało to zaproszenie też ze względu na to, że nie miało być na tym szczycie Nikaragui do tego dużo tych państw już ma po prostu bardzo mocne relacje z Chinami i zwyczajnie ta polityka 19-20-wieczna Stanów Zjednoczonych jakby skutecznie zraziła ten region jakby do Stanów Zjednoczonych w ogóle, bo tutaj mówiąc tak szybko, oględnie, Ameryka Południowa no była takim, no to dużo mówić, takim prywatnym folwarkiem Stanów Zjednoczonych, który w czasach zimnej wojny jakby był po prostu, ten polityczny kurs całego kontynentu był po prostu korygowany przez służby amerykańskie, czyli CIA, po to, żeby ten komunizm zgodnie z doktryną tego powstrzymywania, tym jeszcze trumanowską, żeby on się nie rozprzestrzeniał po świecie, jakby Amerykanie sobie pozwolili na komunistyczną Kubę, nic z tym nie można było zrobić i starali się po prostu utrzymywać ten fakt, stąd bardzo dużo inspirowanych przez Amerykanów przewrotów prawicowych, które są źle kojarzone, jako właśnie proamerykańskie, przez to też jakby pojawił się ten podział taki, jak amerykańskie to złe. Co do Afryki, no właśnie, nie obserwuje się nic szczególnego w tej w polityce tej administracji. Pacyfik, próba właśnie jakiejś takiej odtworzenia tego amerykańskiego, kontynentalnego, tak? Północno-południowa, jakiegoś pomostu, no i polepszanie tych relacji z Europą. I to jest to. Ja do tego chciałem trochę się właśnie odnieść, pociągnąć ten temat właśnie już ze Stanów dalej na Chiny, bo Chiny właśnie bardzo dużo namieszały, jeżeli chodzi o Afrykę. Myślę, że każdy słyszał jeszcze 10 lat temu informacje na temat tego, że Chiny budują mnóstwo fabryk, budują mnóstwo kopalni, budują całą masę infrastruktury i to elektronicznej, i to mnóstwo dróg, rozbudowują wiele portów. Jednak należy zauważyć to, co jest dzisiaj, bo mówiono wtedy, że to będzie przyczółek, na którym Stany Zjednoczone i Unia Europejska właśnie przegra z Chinami, z tego względu, że Chiny wyrobią sobie tam pełną tak naprawdę władzę, jeżeli chodzi o ten region afrykański.
I tak jak wcześniej wspominałem, jest to mimo wszystko obszar rywalizacji tych, powiedzmy sobie, w cudzysłowie trzech mocarstw Unii Europejskiej, Chin i Stanów Zjednoczonych, ale nie pod takim kątem, jak my go powinniśmy rozumieć jako konflikt mocarstw, tylko powinniśmy to raczej rozumieć na perspektywie takiej, że społeczeństwo afrykańskie, które doświadczyło tak naprawdę, no nie oszukujmy się, bata każdej z tych trzech stron, ostatecznie widzi, że Unia Europejska jako jedyna ma w sobie tą pokorę i faktyczną chęć naprawy, bo na początku właśnie tak uważali o Chińczykach, jednak Chińczycy pokazali z perspektywy czasu bardzo, bardzo, bardzo ostre i bardzo groźne kły wobec Afryki. A mówię tutaj o przykładach takich na przykład jak strzelaniny w kopalniach, żeby stłumić protesty. Jeżeli teraz się nie mylę, było to w Angolii. Bądź patrzymy na przykład na te wszystkie wybudowane fabryki z chińskiego kapitału. Oczywiście to wszystko nie było takie wspaniałomyślne, że po prostu chcemy pomóc rozwinąć ten obszar, tylko jest po prostu bardzo dużo surowców naturalnych, które są bardzo opłacalne i bardzo dobre dla Chin. Tylko właśnie, to jest tak, że te inwestycje przestały się zwracać, wręcz okazały się bardzo stratne i bardzo wiele z tych fabryk obecnie stoi opustoszałych. Dlaczego? Bo Chiny nie przewidziały jednej rzeczy. Oczywiście Chiny nigdy nie chcą się nauczyć historii i nie zwróciły uwagi na to, że Afryka jest stosunkowo bardzo niestabilnym regionem i popularne są tutaj jakiekolwiek ruchy rebelianckie, bądź protesty, bądź po prostu... No ci ludzie bardzo często nie rozumieją tego modelu, że do pracy trzeba przychodzić od rana do nocy i to przestało w pewnym momencie Chinom się bardzo, bardzo, bardzo mocno przestać opłacać. Próbowały Chiny to łatać wysyłaniem tam swoich urzędników, swoich pracowników, przysyłaniem transportem, wymianą ludziom z Afryki do Chin, szkoleniem ich w tej dziedzinie, tylko że też generalnie Afrykanie bardziej znaleźli na to swoje rozwiązanie, na takiej perspektywie, że chcieli to bardziej wykorzystać pod swój własny pomysł i się na tym dorobić i niekoniecznie pracować w tych miejscach i fabrykach chińskich. I teraz bardzo dobrze sytuacja z COVID-em pokazała właśnie, kto jest tak naprawdę sojusznikiem Afryki, kto chce im faktycznie pomóc i tutaj na pierwsze miejsce weszła Unia Europejska. I fakt, to Chiny przekazały największą ilość szczepionek Afryce, jednak należy zwrócić uwagę na dokładność tej statystyki, ponieważ była to tylko jedna dawka tej szczepionki i generalnie te szczepionki były bardzo mało efektywne, co ludzie z Afryki widzieli, plus widzieli również nietransparentność umów chińskich, bardzo często podobnych do tych, które miały miejsce na Sri Lance. Tutaj mówię o dzierżawie portu z powodu niewypłacalności, mówiąc bardzo ogólnie. No ale Afryka to widzi i coraz częściej odwraca się od Chin z tego względu, że po prostu zaczyna się ich bać, że będą drugim narodem, który będzie chciał ich kolonizować. W tej całej sytuacji właśnie Unia Europejska zyskuje, chociaż na ten temat powinieneś chyba raczej ty, Oskar, więcej powiedzieć. Ja bym bardziej zrobił taką konkluzję. Czy myślicie, że ten chiński wpływ na Afrykę jest takim już mitem? Że to w zasadzie było, minęło, tego już nie ma. Absolutnie nie, bo to były jak najbardziej pozytywne dla Chińczyków. Powiedziałbym, że Chińczycy bardzo mocno przecenili i bardzo przeinwestowali w Afryce z tego względu, że wszystkie fabryki, które zostały założone, wszelka infrastruktura, to były potężne inwestycje na potężne ilości gotówki, które miały się bardzo szybko zwrócić albo zwracać się w przeciągu wielu lat, albo potencjalnie dać Chinom teren do potencjalnych ćwiczeń i manewrów wojskowych bądź baz wojskowych. Jednak jak czas pokazał, muszą spijać to, co zasadzili, bo faktycznie widzimy te fabryki, te drogi, które cały czas niszczą, nie przynoszą żadnych zysków, a to trzeba naprawiać, to trzeba serwisować, wysyłać swoich ludzi, a to są potężne koszty. Afryka była istotna dla Chin bardzo w latach bodajże 60., kiedy był konflikt o uznanie w ONZ-cie z Tajwanem. Wtedy Afryka była bardzo przydatna Chinom i Chiny bardzo mocno pogłębiały te relacje. Jednak jak widzimy na perspektywie, nawet studiując wyjazdy Xi Jinpinga do Afryki, widzimy, że one w przeciągu ostatnich dwóch lat bardzo zmalały. Jeżeli się nie mylę, 12 albo nawet 13-krotnie w ciągu roku, bo Xi Jinping wcześniej bardzo często jeździł do Afryki, do różnych władców.
bądź do różnych regionów, po to tylko, żeby zacieśniać tą współpracę. I Chiny, przepraszam, najmocniej widzi doskonale w dzisiejszych czasach, że przeceniła i będzie się odbijać czkawką Afryka dla Chin przez kolejnych parę dobrych lat, z tego względu, że będą musiały wsadzić tam jeszcze sporo pieniędzy, żeby tych pieniędzy po prostu nie tracić jeszcze więcej. I mi się wydaje też po amerykańskiej stronie był taki szczyt, takie forum w grudniu zeszłego roku, gdzie prezydent Biden, wiceprezydent Harris spotkali się z przywódcami blisko 50 różnych państw afrykańskich. No, duży szczyt się wydaje, ale szczerze mówiąc, to wydaje mi się, że to było takie bardziej naganianie tych przywódców tych państw Unii Afrykańskiej, żeby oni bardziej wspierali ten wysiłek zbrojny na Ukrainie, tą stronę ukraińską, jakby to było to. Bo też w kontekście Europy, w kontekście właśnie wojny ukraińskiej, tutaj trzeba powiedzieć, że Afryka jest chętnie jakby, może nie chciałbym powiedzieć wpada, ale jest raczej takiego zdania, że to jest konflikt nasz, to jest konflikt regionalny i ten na przykład te zatory w rynku zbożowym, no to jest wina ukraińska. Tutaj Rosjanie bardzo zręcznie też działają ze swoją dezinformacją. No ale nie wydaje mi się, żeby komukolwiek się udało przebić do tych państw. Teraz mi się przypomniało, że z taką misją jakby quasi dyplomatyczną do Afryki udała się do państw afrykańskich, udała się w tym roku Jill Biden. Kiedy prezydent Biden był w Polsce, to on nawet na przemówieniu to powiedział, że ona tam jest i informuje o wydarzeniu, o tym, jaka jest prawda. Ale no nikt tego nie udaje się jakby tego zagospodarować. My nie słyszymy o tym, że z Afryki idzie jakaś pomoc, że Amerykanom udaje się jakby... To jest taki motyw przewodni tego, o czym tutaj dzisiaj mówimy, że Amerykanie jakby, brzydko mówiąc, używają swoich sojuszników, wykorzystują ich, to jakoś te wpływy w Afryce nie są na tyle mocne, nie są na tyle dobrze zbudowane dla Amerykanów, żeby mogli używać Afryki w ten sposób. I tutaj to mówię tak, używać Afryki, bo wydaje mi się, że to jest... No do pewnego stopnia to dobrze opisuje to, jak wyglądają działania dyplomatyczne Stanów Zjednoczonych, że oni trochę rzeczywiście używają, traktują w taki trochę instrumentalny sposób to wszystko. I tutaj chciałem tylko właśnie też to szybciutko uzupełnić z tej perspektywy. Cały czas te porty wojskowe, które Chińczycy chcą zbudować, żeby mieć dostęp na Atlantyk. Właśnie tutaj pojawia się kolejna kwestia, okej, może i władcy rządzący, głowy państwa, krajów, które potencjalnie dałyby taki port Chinom. Generalnie to są, należy pamiętać o tym, że to są bardzo często państwa autorytarne, w których głowa państwa bardziej patrzy na pojemność własnego portfela, niżeli na dobro państwa, i w takiej sytuacji Stany Zjednoczone mimo wszystko, co by o nich nie mówić, czy doskonale potrafią grać pieniędzmi i przekupstwem, zwłaszcza w Afryce. I widzimy przykład, wyleciała mi teraz nazwa tego państwa z głowy. Gwinea Równikowa może? Gwinei Równikowej, dokładnie. Tak jest. Gdzie Stany Zjednoczone tak naprawdę, tam Chiny pracowały tam bardzo długo, bodajże przez 6 lat, żeby zrobić sobie wspaniałe relacje z tym państwem. I generalnie wszystko wskazywało na to, że ten port powstanie i będzie wielki i będzie może tam już wysyłać lotniskowce. Jednak Stany Zjednoczone wystarczyły, że zareagowały bardzo szybkim dofinansowaniem dla głowy państwa i na dobrą sprawę Chiny zostały spalone. I to też się tyczy tego, co powiedzieliśmy na początku, że mimo wszystko Afryka będzie trzymać z tym, z kim po prostu będzie się jej na dany moment bardziej opłacać. Można powiedzieć, że to są trochę takie państwa najemne, wiem, że to jest bardzo brzydkie słowo, ale mimo wszystko to są takie trochę państwa najemne, bo nawet
oficerzy wyszkoleni w Chinach, którzy wracali do Afryki, bardzo często zaczęli prowadzić szajki bandyckie przeciwko głowom państwa i zaczęły działać wokół przeciwko państw. I to nie jest z polecenia Chin, tylko z własnych po prostu interesów, żeby się dorobić. I Chiny tego po prostu nie przewidziały, nie były w stanie tego przewidzieć. Chociaż może i były w stanie, patrząc na to, co się działo na terenie Afryki, ale nie wzięły tego pod uwagę, dlatego Chińczycy zaczęli się z tego terenu wycofywać, bo po prostu widzą, że nie jest to teren, na którym dadzą radę wygrać. I jeśli już, miałbym powiedzieć, że to Afryka potrzebuje Chin, ale Chiny raczej już nie chcą inwestować w teren, który jest zbyt niepewny, bo Chińczycy też mimo wszystko prowadzą stosunkowo bezpieczną politykę zewnętrzną. Gmina Rudnikowa to też jest tutaj tak ciekawostkowo, powiem, to jest ten case państwa, które leży na ropie naftowej, więc naturalnie Amerykanie, tutaj żartujemy, tak, że to jest ten żart, który ma już kilkanaście lat, jak nie 20, że gdzie jest ropa, tam są Amerykanie, tak, no to tak właśnie jest w Gminie Rudnikowej, że to państwo ma złoża ropy naftowej, więc Amerykanie tam są. I chyba z prezydentem Teodorem Obiangiem, który jest od lat 80. prezydentem tak nieprzerwanie, chyba każdy prezydent ma zdjęcie. Przynajmniej na pewno tak. Ma Barack Obama i Donald Trump też. Joe Biden nie ma. Joe Biden jeszcze nie ma? Jeszcze a Bill Clinton ma? Bill Clinton ma oczywiście i to kilka. A, no właśnie. Najwięcej ma Barack Obama z Obiangiem. Bo zresztą, co by nie mówić, premierem za czasów Obianga jest osoba o nazwisku Obama. Też dokładnie. Więc to wszystko tak, to zazębione jest. I to by fajnie też podkreśliło właśnie to, co mówiłeś na początku, Szymon, że ciężko doszukiwać się jakiejś amerykańskiej działalności w Afryce, ale ostatecznie jak już ta działalność jest, to jest ciężko ją dostrzec z tego względu, że jest bardzo krótka, bardzo, bardzo szybka i tak naprawdę głównie obraca się wokół pieniędzy, a o tym bardzo mało wiadomo z wiadomych przyczyn i względów. Tego nie powiedziałem, a w sumie jest to prawda właściwie, no to jest bardzo dobrze ukierunkowana polityka. Ona nie jest, ta amerykańska obecność nie jest jakaś taka widoczna, ona nie jest duża, ale jest tam, gdzie jakby to jest korzystne dla Amerykanów. Że to jest jakby taka ta instrumentalność na najwyższym poziomie, że jeśli tutaj jest zasób, który nas interesuje, to tam jesteśmy cały czas. Jeśli jest potrzeba nagła, to zwołujemy szczyt. Nie? To jest coś takiego. A w sumie co myślicie o Djibouti, w którym jest w zasadzie wpływ wszystkich państw, o których dzisiaj mówimy, Francja, USA i Chiny. Jakby to państwo w ogóle marginalne, mało kto tam żyje, ale jednak położone w takim charakterystycznym miejscu. Czy ono w ogóle jakiekolwiek ma znaczenie, tak myślicie, bo zarazem Francja tam inwestuje, Chiny, jak i Stany Zjednoczone. To może odpowiem z perspektywy Chin, bo to jest całkiem ciekawe. Chiny bardzo by chciały mieć tam jak największy wpływ. Z tego co kojarzę, nawet udało im się tam posiadać jakąś swoją małą jednostkę wojskową, ale nie posiadają swoich statków w tym terenie. Miały je przez bardzo krótki czas, kiedy był problem z piractwem w Somalii. Ale właśnie to jest bardzo ciekawy temat, który poruszyłeś, Oskar, z tego względu, że to świadczy właśnie o ułomności Chin pod kątem ich stabilności. Bo na dobrą sprawę to jest bardzo ważne państwo pod kątem handlu, co dla Chińczyków byłoby najważniejszym aspektem w tym całym rejonie, ale Chińczyków nikt nie chce tam za bardzo wpuścić w dużych ilościach z tego względu, że zdają sobie sprawę, że jest to smycz po prostu na Chińczyków. To jest w ogóle była kolonia francuska, w której też Francuzi mają dosyć spory wpływ na gospodarkę tego państwa. To państwo jest mocno zależne od współpracy z Europą ze względu na to, że jest dużo problemów związanych z sytuacją humanitarną ludności, a co by nie mówić, to Unia Europejska zazwyczaj zapewnia większości państwom na świecie pomoc humanitarną, jeśli chodzi o żywność, wodę czy inne tego sprawy, więc w zasadzie cała Afryka, jeśli chodzi o swój rozwój, jest zależna oczywiście od innych państw, ale jeśli chodzi o egzystencję, to zazwyczaj tutaj Europa ma swój największy wpływ i takimi idealnymi przykładami dlatego są zarówno Francuzi, jeśli chodzi o swoje byłe kolonie, czasami też Włosi, jeśli chodzi o region Maghrebu, Wielka Brytania, czy oczywiście wiecznie niezawodne państwa skandynawskie, tutaj mam na myśli Norwegię i Szwecję, które
wysyłają masę pieniędzy do tych państw, żeby po prostu walczyć z klęskami głodowymi. To też jest coś, o czym nie mówi się w przypadku Afryki, a jednak wiadomo, ważne jest to, żeby państwo się rozwijało gospodarczo. Jest to jedna z najistotniejszych kwestii, ale jeśli ludzie nie będą mieli co jeść w tym państwie, a rozwinie się w nim tylko ta elita rządząca, to w zasadzie co to będzie za państwo? To będzie gmina równikowa. Tak mówiąc prześmiewczo tutaj o panie prezydencie Obiangu po raz kolejny. A jednak to wpływ tych poszczególnych państw europejskich, które walczą z sytuacją, trudną sytuacją ludności na tych konkretnych miejscach sprawia, że po prostu jakoś da się tam egzystować. Chociażby case Gabonu związany z Francją, gdzie Gabon jest w ogóle takim jednym z tych najlepiej rozwiniętych państw, ale głównie przez inwestycje francuskie. I Francja tam strasznie dużo pieniędzy wrzuca w to państwo. Dzięki temu jest, jeśli chodzi o Afrykę subsaharyjską, na równi z Botswaną, dwoma najlepszymi państwami do życia aktualnie w Afryce. Chociaż Botswana to troszeczkę sobie w ostatnich latach upadła, głównie przez zbyt duże ulgi podatkowe dla zagranicznych inwestorów i to, że przeszacowali swoje złoża diamentów i innych kamieni szlachetnych, których już aż tak dobrze nie mogą eksportować. Żeby to wybrzmiało a propos Djibouti i znaczenia Djibouti, powinniśmy powiedzieć jeszcze na samym początku, że Djibouti znajduje się zaraz przy wejściu do kanału Sueskiego, więc to jest bardzo ważna informacja właśnie na perspektywę jakąkolwiek handlową Chin, bo właśnie wystarczy spojrzeć na incydent z tym statkiem handlowym, który zablokował przepływ przez kanał Suezki. Chińczycy mieli tego konsekwencje przez 2 miesiące, ponieważ cała produkcja i eksport w ich państwie bardzo mocno spadł z tego powodu. Znaczy tutaj prostując, to jest róg Afryki niemalże, tak? Czyli to jest wyjście jakby ta druga. No to jest to pomiędzy Djibouti i Jemen w zasadzie byłyby w stanie samotnie kontrolować cieśninę adeńską. Tak jest. Dokładnie tak. Więc to jest jakby case po prostu państwa, które jest położone w takim miejscu szczęśliwym, nieszczęśliwym, zależy od okoliczności, którym się tak naprawdę każdy cały czas interesuje, no bo położenie sprzyja temu. Że tu się dzieje polityka, szczególnie dzisiaj, tak, to jest jeden z najważniejszych, jeśli nie najważniejszy, szlak handlowy. Myślę, że dla Chin na pewno możemy powiedzieć, że to jest jeden najważniejszy. Tak, myślę, że możemy śmiało powiedzieć, że jest to najważniejszy szlak handlowy dla Chin. Jeżeli chodzi o partnerów. Tak, jeśli chodzi o Afrykę zdecydowanie, bo tak to wiadomo, że Singapur, Malezja i Indonezja to są też istotne. Tam też wszystko, co z Chin leci do cieśniny adeńskiej i do kanału Sueskiego, musi jednak przejść przez tą Malezję, przez Singapur i Indonezję, żeby też to miało jakikolwiek wpływ. No ale jednak to są te takie regiony dla Chin o najważniejszym znaczeniu gospodarczym, jeśli chodzi o eksport, a jednak Chiny to tylko eksport, bo w środku państwa żyje się słabo, szczególnie w centrum państwa, nie mówię tutaj o wielkich miastach na wybrzeżu, więc to też troszeczkę tak rzutuje obraz na to, z czego żyją Chiny. Ale dobra, chciałbym zamknąć ten temat afrykański właśnie i byśmy przeszli na chwilę do Rosji. Jak myślicie, czy Stany Zjednoczone i Europa przegrały walkę o rynek rosyjski z Chińczykami? Co sądzicie o takiej tezie? Generalnie tutaj bym zachęcił do zajrzenia do najnowszej z jesieni zeszłego roku strategii bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych i tam jest taki bardzo ciekawy fragment, gdzie jest napisane, że Stany Zjednoczone uważają, że Rosja powinna być, istnieć, funkcjonować jako jakaś w jakimś sensie mocarstwo. Oni używają jakiegoś tam określenia takiego jak huge power bodajże, czyli jakaś taka znaczące państwo. No bo nie, superpower, bo oni są superpower, a jednak chyba original power to trochę jest, to jest coś jeszcze innego, więc oni Amerykanie jakby, myślę, że oni sobie robią taki, przygotowują sobie taki grunt na przyszłość, żeby to państwo rosyjskie właśnie w jakiś sposób
ukształtować, przyciągnąć na swoją stronę. Ciężko powiedzieć, co się może tak naprawdę wydarzyć w samej Rosji, jak i w relacjach amerykańsko-rosyjskich. Na ten moment one tak naprawdę no de facto nie istnieją, tak? Wszystko rozstrzygnie wojna rosyjsko-ukraińska, która się toczy teraz, ta rosyjska inwazja. Czy Ameryka przegrała Rosję? Ciężko, tak jak mówię, wszystko jest możliwe. Możliwe, że będzie jakaś zmiana na górze w Rosji i wtedy Amerykanie rzeczywiście zrobią nowe otwarcie. To jest trochę nie w smak. Myślę, że władzom polskim, czy w ogóle tutaj naszym regionalnym, no ale taka jest polityka i tak może właśnie być, że będziemy mieli nowe otwarcie amerykańsko-rosyjskie ku pewnemu oburzeniu tego naszego regionu, ale jednocześnie będzie to już budowa, jakby jakaś taka rozgrywka, jakieś takie szachy 5D na ewentualną potyczkę z Chinami, że wtedy Rosja będzie już bardziej prozachodnia i w konsekwencji będzie to jakiś sojusznik przeciwko Chinom. Ale mogę się całkowicie mylić, mogę mówić tutaj głupoty totalnej. Może Rosja jest stracona. Jeżeli został poruszony właśnie wątek tych Chin z Rosją, tutaj powinniśmy uważać na perspektywę tego, co widać, że skoro Chiny są największym partnerem obecnie, jeżeli chodzi o import równoległy do Rosji, że w takim razie Chiny powinny być w Rosji w tym momencie uwielbiane i stawiane na jakikolwiek piedestał ponad każdym. Jednak problem polega na tym, że ten import równoległy do Rosji jest bardzo drogi i wszelkie produkty z Zachodu, które trafiają do Rosji przez właśnie Chiny, osiągają niepotyczne ceny, niepotyczne do tego, co było wcześniej i nawet na rynkach zachodnich, więc... A Rosjanie to widzą i Rosjanom coraz bardziej, tak jak z początku wojny widzimy potężne poparcie wobec Chin, że to Chińczycy są naszymi jedynymi sojusznikami w tej całej kwestii, potężnymi, którzy idą z nami ramię w ramię. Widzimy obecnie to, że Rosjanie coraz negatywniej nastawiają się do Chińczyków właśnie z tego względu, że obwiniają ich za te wysokie ceny. I to jest właśnie ten, powinniśmy trochę też pomówić właśnie o tej sytuacji wewnętrznej Rosji przy tym temacie, chociaż nie chcę za bardzo na ten temat schodzić, skoro ten nasz cały temat jest inny, ale naprawdę w krótkich słowach, jeżeli mówiąc o Chinach, wystarczy spojrzeć nawet na to, że Chiny niedawno nie uznały aneksji Krymu i Ługańska-Doniecka przez Rosję, gdzie dla Zachodu jest to bardzo znacząca informacja z tej perspektywy, że widzimy wcześniejszych dwóch największych niebezpiecznych sojuszników na arenie międzynarodowej, którzy zaczynają się między sobą kłócić. Dodatkową kwestią, jeżeli chodzi o Chiny, bo cały czas mówimy o tym, że to Rosja nie lubi Chin przez jakieś powody, ale Chiny też przestają lubić Rosję, z tego względu właśnie, że to Rosja wycofała swoje głowice nuklearne, które stały przy granicy z Chinami i miały zapewniać im swego rodzaju parasol nuklearny, zostały wycofane do Białorusi. To się Chinom bardzo nie spodobało, przez co Chiny ograniczyły dostęp przekaźników do czołgów szeroko pojętych. Ciężko mi teraz sprecyzować dokładnie, o co chodzi, ponieważ jest to też wiedza, która jest trochę poufna. Niemniej jednak widzimy tych dwóch mocarzy, którzy zaczynają się między sobą też kłócić. A zwłaszcza jeżeli patrzymy na relacje między po prostu prywatne Xi Jinpinga z Putinem, gdzie wcześniej na każdym spotkaniu widzieliśmy uśmiechnięte twarze, jakbyśmy widzieli dwóch starych kumpli z ławki, którzy spotykają się na jakimś spotkaniu klasowym. Widzimy obecnie, że unikają tych spotkań. Nawet kiedy Xi Jinping przebywał w Rosji przez 3 dni bodajże, 2 miesiące temu bądź miesiąc temu, te relacje były bardzo mocno ograniczone i Xi Jinping generalnie wrócił do Chin bez tak naprawdę niczego, a to potwierdza to, że Chiny coraz bardziej będą chciały się dystansować od Rosji. Podobnie Rosja od Chin, bo widzimy tą taką właśnie wewnętrzną kłótnię między głowami państwa i społeczeństwem. Powiedziałbyś, że Rosję i Chiny jakby zjednoczyła niechęć do Stanów Zjednoczonych, ale ja tak to widzę, ale teraz sprawy zaczęły się psuć i okazuje się, że ta
ta niechęć to nie jest wystarczająco dużo, żeby ich zespoić? Dokładnie tak, bo ta niechęć była bardziej na takiej zasadzie, że Stany Zjednoczone wtrącały nam się w Tajwan, a wam wtrącały się przez NATO, więc ich nie lubimy. Ale nie było niczego konkretnego ze strony Stanów Zjednoczonych tak, żeby ich bezpośrednio nienawidzić. Jedynym takim powodem mogła być wizyta Nancy Pelosi na Tajwanie, ale to dotyczyło tylko i wyłącznie Chin. I właśnie to Ameryka prowadziła bardzo sprawnie na temat jednego drugiego państwa, że wszelkie działania Stanów Zjednoczonych były prowadzone przeciwko nim, nie tak, żeby było przeciwko nim jednocześnie, tylko bardziej oddzielnie. I to też powodowało częste problemy do dyskusji właśnie między tymi dwoma państwami, jak się na to zapatrywać, jak z tym działać, bo przecież mamy wroga, ale gdzie ten wróg tak naprawdę jest? Tym wrogiem jest Tajwan, tym wrogiem jest Ukraina, tym wrogiem jest Europa Wschodnia, tym wrogiem jest Japonia, ale tak na dobrą sprawę Stany sobie stoją z tyłu i niby pomagają tym państwom, jednak nie pomagało na tyle, żebyśmy mogli powiedzieć jednostronnie, że to Stany są naszym arcywrogiem. Rosja tak na pewno powie ze względu na ich generalnie politykę wewnętrzną prowadzoną w Rosji. Niemniej jednak Chińczycy widzą też ten wpływ amerykański, który u nich jest bardzo duży i tak jak wspominałem wcześniej, oni stoją w rozdrożu, nie wiedzą za bardzo co wybrać i nie za bardzo wiedzą z kim się przyjaźnić, dlatego szukają desperacko przyjaźni w Unii Europejskiej, gdzie z drugiej strony są też trochę spaleni, bo tam jest mnóstwo sojuszników amerykańskich. Stany Zjednoczone musiałyby wejść do, znaczy wejść, zacząć inwestować i dyplomatycznie działać w Azji Centralnej, żeby taki scenariusz się powiódł. Podobnie scenariusz, który zjednoczyłby na nowo Rosję i Chiny, to według mnie jest scenariusz, w którym Amerykanie wysyłają potężne ilości sprzętu wojskowego na Tajwan, ale naprawdę potężne ilości, takie jak wysyłają do Ukrainy. Wtedy dałoby to jasny sygnał Chinom i Rosji, że będzie takie same działanie w takim samym przypadku, a Chiny, nie wiem czemu, ale chyba głupio dalej liczą na to, że Tajwan nie odbije się taką czkawką dla nich jak Ukraina dla Rosji. Ja tak wracając do tej Azji Centralnej, to Amerykanie tam dosyć sprawnie sobie radzą. Tak samo Europejczycy z Kazachstanem na przykład starają się dobrze tworzyć dobre relacje. Oczywiście Tokajew jest dosyć mocno zależny od Chin, aktualnie jest to troszeczkę też inna sprawa. Tak samo Uzbekistan, tutaj to też może być jeden z takich przyszłych sojuszników amerykańskich. Całkowicie omijając Turkmenistan, który jest państwem wyizolowanym w Azji Centralnej, przez to jaki ma charakter wewnętrzny i jakim jest, wręcz trzeba to powiedzieć, totalitaryzmem i to takim przez wielkie te. Jeśli chodzi o Europę w Rosji, idealnym przykładem jest tutaj Francja, po raz kolejny. Francja to jest to państwo, które nie usunęło swoich prywatnych firm. Trzeba pamiętać o tym, że we Francji te największe firmy, jakie mamy, są zazwyczaj prywatne, ale są bardzo mocno powiązane z rządem i z całym gabinetem wewnętrznym, z państwem, takie jak Auchan, Decathlon i Carrefour chociażby, właśnie te takie czyste firmy związane z sklepami spożywczymi i z jakimś sportem, wszystko, wiadomo jak to działa, to one nie wycofały się z Rosji. Macron nawet raz powiedział, że jeśli oni się stamtąd wycofają, to ich miejsce zajmie kto inny i oni tam już nie odbudują swojej pozycji. Przez to Francuzi byli mocno krytykowani, ale jeśli chodzi o kwestie czysto gospodarcze, to wyszli z tego, można powiedzieć, obronną ręką, cały czas siedzą na tym rynku, i w zasadzie teraz nie słyszy się o bojkotach tych firm, bo już na to pora w zasadzie minęła. Takie bojkotowanie tych firm pokroju Auchan czy Carrefour miały miejsce miesiąc, dwa, bądź maksymalnie trzy miesiące po eskalacji konfliktu między Ukrainą a Rosją. I w zasadzie to jeśli chodzi o tą bardzo ważną dla społeczeństwa, dla państwa branżę spożywczą i około związaną z żywnością, związaną z rolnictwem, czy chociażby z dostępem podstawowych usług dla obywateli, to Rosjanie większą perspektywę tutaj widzą właśnie w Europie, której Francja zamierza przewodniczyć, przez co Chińczycy faktycznie zajmują się w Rosji takimi zagadnieniami, jak chociażby finansowanie długu publicznego, czy inwestycje związane z przemysłem, z których to oni będą zyskiwać, tak jednak Europa, tutaj mam na myśli konkretnie Francję, zamierza robić coś innego, zamierza budować sobie opinię społeczną, jeśli chodzi w kwestii
zwyczajnych rosyjskich obywateli, którzy oczywiście wspierają w większości tę wojnę, tak wszystko jest oczywiście dostępne w sondażach, czy nawet niektórych bardzo legitnych, jeśli tak można powiedzieć, ale to jednak Francuzi starają się budować opinię Europy i budować pozycję Europy oddolnie, a nie odgórnie, jak robią to Chiny. I widać, że Chiny przestają być coraz bardziej poważane w Rosji przez to, że nie są sojusznikiem o takim, jakim Rosjanie myśleli. I nawet aż tak nie bolą ich te sankcje, tylko to, że po prostu zarazem Rosjanie wymieniają się gazem z Indiami i muszą niestety robić to w rupiach indyjskich, z Chińczykami robią to w walucie chińskiej, z Arabami robią to w walucie arabskiej, więc wszystko sprawia, że Rosja straciła swoich największych sojuszników to złe słowo, swoich partnerów gospodarczych, a Francja stara się budować to wszystko oddolnie i myślę, że to jest coś, co mało kto zauważa, ale jednak po wojnie będzie trzeba na nowo wrócić do interesów z Rosją, niezależnie od tego, jakie to jest okropne, obrzydliwe państwo, jeszcze wiele epitetów negatywnych do tego możemy nanieść, ale jednak pod tym względem będzie to bardzo istotne, jeśli chodzi o to, co w tym momencie robi Francja w tym miejscu. Jest to, można powiedzieć, dosyć budujące na perspektywę najbliższych kilkunastu lat. To w takim wypadku możemy przejść do tematu związanego z... Tutaj połączymy Bliski Wschód i Pacyfik, tak myślę. Tak w skrócie od razu przedstawię, jak to wygląda ze strony Europy. Europa na Bliskim Wschodzie stara się aż tak mocno nie angażować, ze względu na to, że nie ma już tam interesów. Surowce energetyczne powoli odchodzą do lamusa w Europie. Co by nie mówić. Istotne są jedynie kwestie migracyjne, które wiecznie zagrażają Europie, ale nie jest to aż tak istotne. Myślę, że większą uwagę zwracają na daleki zachód, jeśli tak można powiedzieć, czyli po prostu na zachód Pacyfiku, Korea, Japonia, Tajwan, gdzie po prostu Europejczycy uznają te państwa za demokracje, z którymi należy współpracować i tworzyć taką przeciwwagę dla innych takich podmiotów politycznych. Jak to wygląda z innej perspektywy? Jeszcze przed Szymonem, zanim zacznie mówić o Stanach Zjednoczonych, też chciałem właśnie poruszyć tą kwestię chińską, która ma się bardzo podobnie do Europy, tylko raczej trochę z innych pobudek. Chińczycy raczej boją się interweniować gdziekolwiek indziej na świecie w taki... Generalnie cały czas wśród Chin będzie powtarzało się jedno hasło, transparentność. I oni boją się bardzo interweniować jakkolwiek na Bliskim Wschodzie w bardziej zauważalny, bardziej konkretny sposób, z tego względu, że boją się, że zostaną znowu z tym posądzeni i będą miały podobną opinię jak Stany Zjednoczone, a na tym jeszcze ta opinia nie jest już i tak za dobra, ale mimo wszystko, chociażby w Europie, ta opinia na temat Chin nie jest aż tak negatywna i nie chcą, po prostu, tak według mojej własnej analizy, Chińczycy po prostu nie chcą jeszcze aż tak bardzo przegrać na perspektywie tych właśnie tego, co się o Chińczykach sądzi, dlatego nie chcą się za bardzo mieszać w Bliski Wschód. Ja bym powiedział, że właśnie ta opinia o Chińczykach jest w Europie mocno podzielona, bo mamy oczywiście tą Europę zachodnią, nie licząc północy, tak oddzielmy północ Europy od zachodu i mniej więcej w tej Europie zachodniej, czy to w Niemczech, czy to w Chinach, czy to w Holandii, poza Wielką Brytanią, Chińczycy mają opinie raczej takie, powiedziałbym, neutralne. Trzeba pamiętać, że Europa to jest jednak taka stolica światowej demokracji, to tutaj są najbardziej demokratyczne państwa, najbardziej demokratyczne społeczeństwa, przez to też mamy mnogość różnych spektrum politycznych, przez to też trzeba podzielić te społeczeństwa na takie różne grupy, i na przykład grupa związana z ekologią, nazwijmy ją po prostu taką grupą zielonych, takie zielone społeczeństwo, to ono ma po prostu troszeczkę inne spojrzenie na Chiny. Ono bardzo nie lubi Chin. Bardzo mocno i to widać było po minister spraw zagranicznych Niemiec. Ale zarazem inne strony społeczeństwa już tak nieco bardziej przychylnie patrzą na te Chiny, chociaż trzeba powiedzieć bardziej neutralnie,
ale Europa Środkowo-Wschodnia, i tutaj mam na myśli po raz kolejny to, co już wcześniej powiedziałem, Czechów i Litwinów, to oni to powiedzieć, że Chin nie lubią, to jest trochę mało. Oni Chin nienawidzą. To są państwa całkowicie wrogie dla Chin. Jeśli chodzi o Europę Północną, to Europa Północna obudziła się w momencie, w którym Chiny zaczęły angażować się w Arktykę. To wszystko sprawiło, że nagle Europa Północna się obudziła i od tego momentu te społeczeństwa stały się mocno antychińskie, chociaż trzeba powiedzieć, że już wcześniej były, bo dla Europejczyków z północy demokracja i prawa człowieka są tymi wartościami najważniejszymi, jakie mogą mieć w swoim życiu i są takimi mocno, żeby powiedzieć, internacjonalistami, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, i oni patrzą na to, co się dzieje w innych państwach i widzą realnie, co się dzieje w Chinach, i ich to mocno dosyć obchodzi, przez to też nie podobają im się Chiny. Wolą bardziej współpracować z państwami okołochińskimi, tymi demokratycznymi, pokroju Korei, Tajwanu czy Japonii, i to na przykład widać w przypadku szwedzkich zielonych, którzy na przykład zapowiedzieli przed wyborami parlamentarnymi, że jeśli będą u władzy, to jednym z warunków umowy koalicyjnej, jaką zawrą, najprawdopodobniej z socjaldemokratami, akurat tak się złożyło, że przegrali, będzie uznanie Republiki Chińskiej jako jedynych Chin. Więc widać, jaki to ma wpływ na społeczeństwo, skoro takie postulaty się w ogóle tam pojawiają. Więc raczej tą Europę właśnie bym tak bardziej podzielił. Właśnie tutaj, co do tej podzielonej Europy, zaskoczyłeś mnie tym przykładem Litwy i Czech, bo generalnie patrząc po relacjach międzynarodowych różnych państw i Chin, zauważamy, że raczej Chin najbardziej nie lubią te państwa, które żyją najbliżej albo mają problemy z Chinami na perspektywie, tak jak wspomniałeś wcześniej, Arktyki. Jednak patrząc na przykład na społeczeństwa też poza te ekologiczne, taką ogólną opinię na temat Chin w społeczeństwie, często widzimy, nie wiem, czy to będzie niedoinformowanie, czy to będzie propaganda, bo nie pokuszę się też o porównanie Rosji i Ukrainy do Chin i Tajwanu, ponieważ to trochę dwa zupełnie inne światy. Niemniej jednak wydaje mi się, że my jako Europa trochę nie jesteśmy w stanie przełożyć tego, ze względu na odległość oczywiście, ale że trochę nie jesteśmy w stanie przełożyć tak bardzo dużej wagi tego konfliktu potencjalnego między Chinami a Tajwanem na to, jakie to będzie miało przełożenie na sytuację międzynarodową, bo nam się wydaje, że to jest jakaś tam wysepka, która jest nic nieznacząca. Jednak Europejczycy często zapominają o tym, że jeżeli damy Chinom Tajwan, to praktycznie uniezależnimy Chiny od Stanów Zjednoczonych i Europy, a to będzie tragiczne w skutkach, bo wykreujemy coś o wiele potężniejszego niż Rosja. No, dosłownie trzeba na to spojrzeć też tak. Tajwan to jest państwo, które jest dosłownie taką, porównałbym to do Holandii. Podobna ilość ludności, podobna wielkość gospodarki, podobne znaczenie dla świata. A nawet bym powiedział, że jeśli chodzi o znaczenie dla świata, to relatywnie o kilka procent większe. Więc powinniśmy się jako Europejczycy zastanowić, czy jesteśmy w stanie oddać Holandię, żeby całkowicie została zmieciona z powierzchni Ziemi i już nie było, czy nie możemy sobie na to pozwolić. Dokładnie. Pamiętajmy o tym, że z perspektywy gospodarczej, z perspektywy znaczenia czy to surowcowego, czy innych, jeśli chodzi o nawet politycznie, Holandia ma nieco większe znaczenie niż Ukraina, więc teraz trzeba spojrzeć na to ze strony świata, że Ukraina poza eksportem zbóż, poza eksportem żywności, ma mniejsze znaczenie dla świata niż Tajwan, jeśli chodzi o gospodarkę. Ja to lubię sobie porównywać bardzo mocno na przykładzie, a co by było, gdyby Rosja była w miejscu Francji albo graniczyła z Francją? To jest dokładnie podobna sytuacja. Co by się stało, gdyby Rosja miała swobodny dostęp do Atlantyku, do tak naprawdę wybrzeży Stanów Zjednoczonych, do Wielkiej Brytanii? I jeżeli Chiny właśnie zdobędą ten Tajwan i będą tak naprawdę okalały Koreę Południową, która jest przyczółkiem Stanów Zjednoczonych, Japonię, która też jest przyczółkiem Stanów Zjednoczonych, i wszelkie cieśniny, które kontrolują Stany Zjednoczone, również stracą takie większe znaczenie w perspektywie tej chińskiej, tym bardziej, że nie będziemy mieli już przyczółka, który możemy wspierać aktywnie, bo tak przykład Ukrainy, jeżeli dopóki Ukraina się trzyma i ma chęć walki i mamy gdzie inwestować w tę broń i dawać komu tę broń, to Ukraina może się bronić i może faktycznie trzymać tego bandytę narodowego na smyczy.
Jednak co w sytuacji, gdyby tej Ukrainy nie było i Rosja mogła sobie potem dalej iść na kraje bałtyckie, bądź nawet Polskę i kraje bałkańskie? To właśnie jest bardzo podobna sytuacja i my sobie z tego nie zdajemy sprawy jako Europę ze względu na odległość, ale mimo wszystko uważam, że jeżeli chodzi o całą sytuację międzynarodową, to będzie jedno z ważniejszych wydarzeń w XXI wieku. Michał, właśnie odpowiedziałeś, jakie są pryncypia polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych na Pacyfiku. Taka jest prawda, wszystko sprowadza się właśnie do Tajwanu, nie ma Tajwanu, no to de facto te państwa właśnie Korea Południowa, Japonia, one zostaną wchłonięte, tak? I tu to jest naprawdę taka przerażająca myśl. No bo tak naprawdę na jednej małej wyspie upiera się status quo regionu, upiera się polityka zagraniczna największego supermocarstwa, tak? Jakie jest na świecie, tak? Dlatego bardzo często ludzie się zastanawiają, skąd to wsparcie amerykańskie dla Tajwanu, no chociażby właśnie dlatego, że Tajwan daje taką kontrolę nad regionem tego Morza Południowochińskiego, nad regionem całego tam tego Pacyfiku, tego zachodniego, tak? Zachodni Pacyfik? Tak. Dziękuję. Daje taką kontrolę, że tak naprawdę tym państwom właśnie Japonii i Korei Południowej nie pozostałoby nic innego, jak tylko się po prostu poddać, bo są właśnie w takich kleszczach, jakby są zapędzone w kozi róg. I to też jest, ja często mówię o tym, że jakby też na Ukrainie rozgrywa się polityka właśnie ta na Pacyfiku. Myślę, że to już to nie jest do końca już teraz prawdziwe stwierdzenie, bo ja kiedyś mówiłem, że to jest test zaufania dla Ameryki, która jakby za Trumpa trochę straciła na znaczeniu, trochę się ten prestiż Stanów Zjednoczonych trochę tak zniszczył, a Biden próbował to odbudować. Wydaje mi się, że ta pozycja amerykańska aktualnie jest dosyć mocna, na tyle odbudowana, że już partnerzy z regionu właśnie tej Azji Wschodniej, Pacyfiku, no nie mają złudzeń, że Joe Biden to jest koń, na którego warto stawiać. Tylko właśnie pytanie, co się stanie z Tajwanem. Tutaj CIA mówi o tym, no właśnie o tej inwazji na Tajwan. Jeszcze w tej dekadzie, tak? To był 27 rok, była mowa, chociaż teraz Chińczycy spostrzegli się właśnie po tym, jak Rosja sobie radzi w czasie inwazji, że dużo tego sprzętu wojskowego, które oni mają, jest podobny albo taki sam jak rosyjski. Tu Mikołaj będziesz mógł więcej powiedzieć. Więc oni się teraz przezbrajają. Ten profil armii chińskiej się zmienia. To na pewno, do tego jest oczywiście potrzebny czas. Więc Rosja kupiła Tajwanowi trochę czasu. To paradoksalnie brzmi, ale tak właśnie jest i też Amerykanom, więc... Więc trzeba będzie tam po prostu obserwować to, co się będzie działo. Biden będzie kandydował na następną kadencję. No cóż, no ja mu życzę tylko, żeby zdrowie dopomogło, bo wydaje mi się, że jestem raczej spokojny, chociaż pewnie będziemy o tym dalej mówili, bo to jest dosyć skomplikowana kwestia. Ale myślę, że jak długo właśnie Biden, demokraci, no to myślę, że tutaj Tajwan będzie mógł cieszyć jakąś tam mocniejszym wsparciem. Jednak z republikanami to ciężko powiedzieć, bo oni są bardziej nastawieni izolacjonistycznie. Oni są już trochę bardziej tacy klasyczni, a jeszcze tam sprzed tam powiedzmy lata 50., kiedy Biden niejako, za sprawą Bidena demokraci przyjęli trochę ten
ten reaganowski styl prowadzenia polityki zagranicznej, czyli duże zaangażowanie za granicą. Bardzo fajnie, że nawiązałeś do tej broni, ponieważ właśnie też chciałem trochę jeszcze uzupełnić wcześniejszy temat, co by było gdyby Tajwan został zdobyty przez Chiny. I teraz, bo też trochę nadszarpnęliśmy Japonię i Koreę Południową i ich pozycję militarną, bo w sumie tak trochę pokierowaliśmy w tym kierunku, że Chiny by tak sobie łatwo zdobyły Japonię i Koreę Południową. Absolutnie nie o to chodzi, z tego względu, że należy pamiętać, że Korea Południowa ma potężną armię, potężną technologię wojskową. Japonia nie aż tak potężną, jednak zaczyna się przezbrajać i dozbrajać, jak mamy niedawne doniesienia japońskiego Jietai, czyli japońskich sił samoobrony. Bardziej chodziłoby o to, że te państwa zostałyby stłamszone kompletnie gospodarczo, plus zostałyby zamknięte w kleszczach, ale nie tylko chińskich. Chodzi o kleszcze, w przypadku Japonii będą to kleszcze chińsko-rosyjskie, a w przypadku Korei Południowej będą to kleszcze chińsko-koreańsko-północne. I na dobrą sprawę, wtedy uważam, że w takiej sytuacji możemy spodziewać się utraty praktycznie całej Azji Wschodniej, bo jeżeli Chiny zdobędą takie poparcie i takie wpływy, to już wtedy dosłownie, kiedy teraz próbują aspirować o mocarstwa regionalne, myślę, że staną się w takiej sytuacji już nawet nie challengerem, tylko faktycznym bardzo bliskim rywalem Stanów Zjednoczonych. A co do broni, właśnie tutaj chciałem to tylko tak szybko uzupełnić, żeby też już nie zanudzać jakimiś tam szczególikami na temat całej broni. Jednak chińska broń, wszyscy mają pojęcie, myślą, że chińska broń jest dosłownie porównywalna do Stanów Zjednoczonych, jak nie często lepsza. Najlepszym przykładem, który bardzo lubię często przytaczać, jest chińska kopia amerykańskiego F-35. To są praktycznie identyczne bliźniacze samoloty na papierze i z tego, co Chińczycy prezentują, też są podobno bliźniacze w osiągach. Jednak jaka jest różnica? Jeżeli zwrócimy się na przykład o opinię do wojskowych, którzy mają całkiem dobrą wiedzę w temacie lotnictwa i generalnie całego sprzętu, często pojawia się opinia, że chińska podróbka zawsze będzie chińską podróbką. I to się idealnie sprawdza właśnie w przypadku tego samolotu, bo sam ten samolot, nie pamiętam, był chyba J-8, w każdym razie po prostu on ma trochę grubszy lakier. No i generalnie wydawałoby się nam, że ten trochę grubszy lakier to przecież nie jest nic wielkiego, a prawda jest taka, że ten trochę grubszy lakier monstrualnie przekłada się na jakiekolwiek osiągi i możliwości takiego samolotu. Jest to dla nas ciężkie do uświadomienia, ale należy pamiętać o przeciążeniach, które występują bardzo wysoko przy bardzo wysokich prędkościach. No i właśnie tutaj dochodzimy do tego tematu, że to nie tak, że Japonia i Korea Południowa zostaną zdobyte militarnie, bo uważam, że Korea Południowa może, pomimo tego, że ma lepsze wojsko od Japonii, będzie prędzej zdobyta w takiej sytuacji od Japonii. Już bardzo trochę, bardzo gdybamy, bardzo wyruszamy w przyszłość, ale chodzi o zwykłe, czyste analizy wojskowe. Na tyle Japonia, bo należy pamiętać o tym, że jest odciętą wyspą, która jest idealnie broniona nie tylko przez Japończyków, ale również tam mamy kontyngenty amerykańskie, które regularnie tam stacjonują i są idealnie przeszkolone do działania w tym terenie. Zresztą w Korei Południowej też. Mamy przecież doniesienie sprzed chyba wczoraj, bądź przedwczoraj, o tym, że Ameryka pomaga dozbrajać łodzie podwodne koreańskie, które mają potencjał nuklearny. Więc widać to, że tam się zaczyna coraz więcej gotować i że coraz bardziej chcemy odcinać Chiny. Jestem dobrej myśli, jeżeli chodzi o Tajwan, że faktycznie, jeżeli nie Europa, to chociaż tamte państwa nie pozwolą Tajwanu tak łatwo sobie Chinom wziąć. I podobnie wygląda sytuacja z Tajwanem i Chinami jak z Rosją i Ukrainą. Sama wojna jest tragedią i w tym temacie nie ma co dyskutować. Jednak możemy przyznać, wydaje mi się, że większość polityków międzynarodowych zwłaszcza przyzna mi rację, że ostatecznie dobrze, że ta wojna się stała pod tym kątem, że rozjaśniła bardzo wiele spraw na arenie międzynarodowej oraz że poznaliśmy w końcu prawdziwych przyjaciół i prawdziwych wrogów na tej arenie międzynarodowej i kto do której bramki gra. Podobnie będzie z Chinami, Tajwanem i uważam, że jeżeli mówimy o konfliktach, pomijając Bliski Wschód, na którym się ciągle gotuje od wielu lat, to ten konflikt rosyjsko-ukraiński i chińsko-tajwański to są te konflikty, które będą nas prowadzić w kompletnie nową erę polityki zagranicznej. Ja tak myślę, że faktycznie, jeśli chodzi o militaria Chin, no to one są dosyć mocno zakłamane. Całe państwo jest zakłamane. Co by nie mówić, ale zarazem
totalnie nie widzę perspektyw na to, żeby jakkolwiek mogłyby one zająć, czy to Koreę Południową, czy to Japonię. Dla mnie jest to dosyć awykonalne, tak po prostu na mój rozum bym powiedział. Ja bym się zgodził na pewno z tym stwierdzeniem, z taką myślą, że ta wojna rosyjsko-ukraińska to jest ostatnia wojna takiego typu, jaki znamy, a na właśnie w ewentualnej konfrontacji chińsko-amerykańskiej byśmy zobaczyli coś naprawdę nowego, na ile w ogóle tą nowość jakoś da się zdefiniować. Chociaż z drugiej strony to już się mówiło, tak, że jak Rosja wytoczy działa, to ta wojna będzie, to będzie pierwsza wojna tak, tego nowego typu, jakaś taka mega zaawansowana na jakimś takim poziomie kosmicznym, który nam się nie śni. No ale z drugiej strony, jak popatrzymy na Chiny, na to, co mówisz, no to w sumie też ciężko powiedzieć, czy to nie będzie, to by nie wyglądało tak samo jak jakieś właśnie potyczki na Pacyfiku w czasie II wojny światowej. Oczywiście, jeśli do takiej wojny dojdzie, bo teraz taka myśl szybka mnie naszła, że to też znowu może mieć przybrać jakaś zimna, taka druga zimna wojna amerykańsko-chińska może przybrać kształt właśnie takich wojen zastępczych, które będą miały tę formę właśnie albo podjazdową, albo jakiś zwarć właśnie armii trochę słabiej rozwiniętych, takich bardziej właśnie tradycyjnych, nie wyposażonych w nowoczesne technologie. Więc może właśnie to ku temu powinniśmy się skłaniać, że może tak właśnie będzie wyglądać ta przyszłość, więcej tego samego po prostu. Teraz też mi przyszło do głowy, jeżeli chodzi o Unię Europejską i o właśnie jej opinię na temat Tajwanu. Myślę, że takim momentem przełomowym też, jeżeli chodzi o Europę, będzie uświadomienie sobie przez Europę tego, co Chińczycy mogą zrobić na Tajwanie, bo nie należy zapominać o tym, co Chińczycy robią z Ujgurami u siebie. I plany dotyczące Tajwanu to jest powiedzieć, że to, co Rosjanie myślą o Ukraińcach, to jest powiedzieć, że mało. Więc myślę, że to też będzie takie spoiwo łączące Europę w tej kwestii, żeby faktycznie udzielić się raczej ze stroną Tajwanu, ponieważ mogą zdawać sobie sprawę z tego, co Chińczycy będą chcieli zrobić z ludnością na Tajwanie. To też jest bardzo ważna kwestia. Faktycznie to też może sprawić, że no właśnie głównie to dostrzegają Europejczycy z północy, nie? Którzy się takimi sprawami przejmują. Ten case Ujgurów bardzo mocno ich przejął, dlatego też mocno chcą wspierać Tajwan. Znowu ten przypadek szwedzkiej lewicy całej, która tak do tego podchodzi, chociaż trzeba powiedzieć, że szwedzka prawica, no chociażby liberałowie w swoim programie politycznym na 2022 rok zaznaczyli, że Chiny są największym zagrożeniem dla egzystencji człowieka. Więc to też jest bardzo mocne stwierdzenie. Jeśli chodzi o to, widzimy, że tutaj raczej z Europejczyków, jak i myślę, że też Amerykanów, taka sprawa będzie obchodziła, bo co by nie mówić, demokracje mają to do siebie, że przejmują się ludźmi w przeciwieństwie do innych systemów państwowych. No to teraz myślę, że skoro wyczerpaliśmy już temat związany z Zachodnim Pacyfikiem, a szczególnie z problematyką chińsko-chińską i zarówno koreańską, jak i japońską, cały Zachodni Pacyfik oczywiście, to myślę, że możemy przejść do problemów wewnętrznych i jakie one są i jaki one mają wpływ na to. Myślę, że fajnie byłoby zacząć w tej sprawie od, rzućmy na to, Stanów Zjednoczonych. Jak to tam wygląda z tymi wewnętrznymi problemami Stanów Zjednoczonych? No i właśnie zrobiłeś sobie krzywdę, bo ja mogę tak cały dzień o tym, co nie działa w Stanach Zjednoczonych. Rozmawiajmy w takim wypadku o polaryzacji społecznej. Dobrze, to znaczy tak, obserwujemy coraz bardziej postępującą polaryzację społeczeństwa amerykańskiego. To znaczy ono zawsze było podzielone, bo partie są dwie, ale wydaje mi się, że te bardziej problem polega na tym, że partie coraz bardziej ideologicznie się od siebie oddalają, a więc oddalają się od siebie wyborcy, społeczeństwo.
Bo dobrze to można zilustrować na przykładzie tego mechanizmu, jak zmienia się partia republikańska, czyli ta partia bardziej konserwatywna, czerwona. Ja będę mówił czerwoni, GOP albo coś w tym rodzaju. No, partia Donalda Trumpa między innymi. Mechanizm jest taki, że ta partia w sumie jeszcze na początku XX wieku, ona mogłaby być pomylona z partią demokratyczną, no, chociażby Theodore Roosevelt, republikański prezydent, on był gorącym zwolennikiem związków zawodowych. Wspierał w czasie tej tak naprawdę u schyłku tej industrializacji, bo to już XX wiek, on wspierał gorąco właśnie ten dialog między jakimiś organizacjami robotniczymi a właścicielami przedsiębiorstw, fabryk, ogólnie pojętymi tymi właścicielami, tymi zamożniejszymi klasami. Wspierał także ochronę środowiska. To właśnie z jego inicjatywy powstały pierwsze w Stanach Zjednoczonych i na świecie parki narodowe. Co jest bardzo, bardzo interesujące. No, dzisiaj coś takiego pasuje właśnie bardziej do ludzi takich jak Joe Biden. Przez cały XX wiek tak naprawdę ta partia się bardzo zmieniła, bowiem zaczęła się bardziej zwracać właśnie ku takim wartościom bardziej konserwatywnym, żeby stać się partią bardziej związaną z jednocześnie z dużym kapitałem, czyli niskie podatki dla bogatych, a z drugiej strony odwołującą się do właśnie takiego konserwatyzmu małomiasteczkowego, do tych bastionów w Stanach Środkowych, które bardzo często są stanami rolniczymi, które bardzo źle przeszły przez deindustrializację. Do tego, tak jak mówiłem, kwestie izolacjonistyczne. Ten taki dobry przykład to jest prezydentura Dwighta Eisenhowera, który pierwsza rzecz, którą zrobił, jak wszedł na urząd, to wycofał Stany Zjednoczone z wojny koreańskiej. Później jego polityka zagraniczna oczywiście była bardzo interwencjonistyczna, bo to jest na przykład operacja Ajax w Iranie, czyli posadzenie na tron z powrotem króla Iranu, który był bardzo niepopularny, ale był proamerykański. To jest też planowany desant w Zatoce Świń, kiedy Fidel Castro przyjął władzę na Kubie. To jest coś zupełnie innego niż chociażby to, co proponowali wszyscy prezydenci od Ronalda Reagana dalej, czyli Bush starszy, Bush młodszy, którzy byli, no cóż, no właśnie, bardzo zaangażowani w sprawy zagraniczne. No Reagan tak naprawdę no niejako nadał kurs temu, że mamy iść na konfrontację z komunistami, ze Związkiem Radzieckim. Później Bush starszy jakby zanegował kompletnie jakąkolwiek dyskusję o tym, że Stany powinny wrócić do izolacjonizmu po pokonaniu Związku Radzieckiego i mieliśmy pierwszą wojnę w Zatoce. Później mieliśmy jego syna, który no jakby tak do potęgi jakby rozwinął to zaangażowanie zagraniczne Stanów Zjednoczonych, przede wszystkim na Bliskim Wschodzie, ale też nie po drodze mu było z Rosją ostatecznie. Tutaj przypomnę, no, tam tarczę antyrakietową tej instalacji, która miała się pojawić właśnie w Polsce i w Czechach też. Więc tak, a do tego dochodzą kwestie światopoglądowe, które się radykalizują. I tak pojawia się właśnie to takie bardzo radykalne, też ze sprawą Donalda Trumpa, bardzo radykalne skrzydło republikańskie, gdzie ludzie, jego przedstawiciele na przykład, nie wiem, negują zasadność i transparentność wyborów w Stanach Zjednoczonych. A z drugiej strony, po stronie Partii Demokratycznej mieliśmy właśnie zwrot taki bardziej
Ciężko mi to powiedzieć, bo za Bill Clinton był takim orędownikiem trzeciej drogi, czyli połączenia tego, co najlepsze w kapitalizmie i w jakichś tam socjalistycznych systemach. A Biden w jakiś sposób to uskutecznia, bo jakby stawia trochę bardziej na to państwo, które jest, które bardziej ingeruje w kwestie wewnętrzne, w kwestie gospodarcze. Tutaj chociażby no, takim największym case'em jest umorzenie tych kredytów studenckich, żeby studia były bardziej, łatwiej można było po prostu skończyć te studia, bo to jest ogromny wydatek, który wiąże się później ze spłacaniem tak naprawdę długu. Studia są na kredyt bardzo często robione w Stanach Zjednoczonych. A Clinton przecież chciał utworzyć system powszechnej opieki zdrowotnej państwowej, co się nie udało. Więc tutaj też po tej stronie coraz bardziej lewicujące takie pomysły dochodzą do siebie, czyli tak naprawdę widzimy ten rozdźwięk, że te partie nie tylko zmieniają jakby miejsce, usytuowanie na tym kompasie politycznym, ale też one się coraz bardziej oddalają od siebie. Mimo że jakbyśmy to sprawdzili, to na kompasie Joe Biden i Donald Trump wcale nie są tak daleko od siebie, no bo nie są, tak? Pewne kwestie ich łączą, dużo dzieli, no bo jednak kwestia Chin ich łączy, tak? Obaj widzą zagrożenie w Chinach. To jakby się zachowali w kwestii inwazji Rosji na Ukrainę, tutaj jest kwestia otwarta i można powiedzieć, że Trump byłby prawdopodobnie nie zainteresowany, a mógłby się właśnie zainteresować, żeby ze względu na to, że jako urzędujący prezydent nie mógłby sobie na to pozwolić, żeby się nie zaangażować. Tutaj znowu problem. I ten konflikt, to rozwarstwienie, może nie rozwarstwienie, ale ten rozdźwięk, no on znajduje, on bardzo źle oddziałuje na amerykańskie społeczeństwo, które jest podzielone. Wielkie miasta głosują na demokratów, prowincja głosuje na republikanów i w obu tych rejonach tak naprawdę przedstawiciele jakiegoś innego obozu politycznego nie mają w ogóle żadnych szans. Są regiony, gdzie nawet nie jest wystawiany demokrata do wyborów, bo wiadomo, że przegra z republikaninem, tym tam takim stosunkiem 90 kilka procent do paru głosów dosłownie. Więc jest to kompletnie zbyteczne, daremne wręcz. Z kolei w Nowym Jorku republikanin nie wygrał od, nie pamiętam kiedy. Od Ronalda Reagana, bardzo ci dziękuję. Rzeczywiście, Ronald Reagan to był ktoś taki, to tam... Więc tak, amerykańskie społeczeństwo no nie jest wzorem społeczeństwa, w którym do którego powinniśmy dążyć jako Europejczycy. Właściwie, Oskar, tak jak ty powiedziałeś, to Amerykanie powinni dążyć do takiego systemu, jaki my mamy w Europie. Bo to też są kwestie związane z polityką rasową. Nadal ten rasizm nie został wyrugowany. To nie jest tak, że jak za dotknięciem magicznej różdżki i za sprawą dekad, tak naprawdę od lat 60. już nie ma segregacji, więc nie ma problemu. Problem nadal istnieje, co zresztą uwidacznia chociażby problem właśnie, jakby ten zgłaszany, ten gerrymandering, czyli takie ustalanie, wytyczanie okręgów wyborczych, żeby jak najbardziej utrudnić mniejszościom głosowanie, co odbija się na korzyść dla bardziej konserwatywnych polityków, no bo na nich mniejszości nie głosują. Co jeszcze takiego można powiedzieć o Stanach Zjednoczonych, co nie działa? Na pewno no, porażkę też, to jest problem zresztą, który dotyczy też Polski, no bo porażkę ponosi kwestia mieszkalnictwa. Widziałem takie statystyki, że nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale też w Wielkiej Brytanii 50% bezdomnych to ludzie pracujący. Po prostu oni z pensji nie są w stanie sobie wynająć żadnego lokum. Tu mowa na przykład o takich miastach jak Portland,
o stanie Kalifornia, w którym jest najwięcej bezdomnych. To jest właśnie ten problem, który właśnie tutaj nas niejako też dotyczy, nie w takiej skali naturalnie, bo to nie jest tak, że u nas ludziom grozi kryzys bezdomności nagle. Nie. Już kompletnie kończąc, bo się rozgadałem, tak jak ostrzegałem, już kompletnie kończąc, to jeszcze dodałbym kwestię taką jak opieka zdrowotna w Stanach Zjednoczonych. Ja wspomniałem, że Clinton chciał wprowadzić ten system powszechnej, państwowej opieki zdrowotnej. Nie udało się to przez sprzeciw pewnych środowisk właśnie medycznych. W Stanach Zjednoczonych nie ma tej opieki, no przynajmniej nie takiej, jaką my znamy, tak? Bo jest ten Medicare dla osób starszych chociażby. I to wygląda tak, że tak naprawdę większość tej opieki zdrowotnej no, jest prywatna, czyli można, nie wiem, za zajęcie się jakimś drobnym urazem tak naprawdę zapłacić krocie. Ludzie nierzadko, nie wiem, robią sobie, coś im się dzieje, nie są ubezpieczeni i lądują na ulicy, bo złamali nogę. Nie mogli pracować, nie było ich stać na utrzymanie domu i mają dług, tak, za nałożenie i zdjęcie gipsu w szpitalu, więc mówimy o takiej sytuacji. Z drugiej strony, bo każdy medal ma dwie strony, Stany Zjednoczone są jednym z najbardziej państwem z największym lobby zbrojeniowym i jedną z najpotężniejszych armii na świecie, bo jakby te pieniądze, Amerykanie płacą wysokie podatki, tak? Tutaj powiedzmy to sobie szczerze, tylko po prostu one idą na zbrojenia, przede wszystkim na tą kosztowną politykę zagraniczną, której niejako my jesteśmy też beneficjentami, bo ci amerykańscy żołnierze stacjonują u nas, więc przykro, że to tak wygląda, że ktoś ma długi za nasze bezpieczeństwo, ale tak to właśnie wygląda. Czy nie myślisz, że dla Amerykanów takim ratunkiem nie byłby populizm Donalda Trumpa? Tak zadam podchwytliwie to pytanie, bo jednak on ogłasza, że chciałby mniejszej aktywności Stanów Zjednoczonych na świecie, że będzie wspierał tych biednych ludzi, że po prostu za jego czasu też nie będzie problemu z migracją, więc nie będą, powiem kolokwialnie, przyjeżdżać tutaj do nas i zabierać nam pracę. Oczywiście, więc po prostu w sensie będzie prowadził politykę skrajnie antymigracyjną. Czy nie byłoby to relatywnie dobre dla Amerykanów? Oczywiście zadam podchwytliwie, bo sam z tym się nie zgadzam. Ale ja ci powiem tak, że dla mnie to jest mrzonka, to jest niemożliwe po prostu. Wyobraź sobie, masz, no i ty jako człowiek, tak, masz ręce, nogi, spróbuj sobie odłączyć nogę, odłączyć rękę, odłączyć głowę. To jest fizycznie niemożliwe i wydaje mi się, że Stany Zjednoczone już jako państwo, jako element tego systemu międzynarodowego są tak zakorzenione, tak zespojone z resztą świata, zresztą tak jak każde państwo, że ten izolacjonizm, wycofanie się, zmiana profilu polityki zagranicznej wydaje mi się w ogóle niemożliwa. Nawet gdybyś zaczął próbować jako prezydent Stanów Zjednoczonych izolacjonistyczną politykę, to potrzebuje czasu, bo musisz wycofać swoich żołnierzy zewsząd. Musisz zmienić tak naprawdę pryncypia tej swojej polityki zagranicznej, musisz to wszystko, rozpisać, tak, przedstawić, jakby to wdrożyć. To zajmuje bardzo dużo czasu, w jedną kadencję byś tego nie dał rady zrobić, a świat żyje, świat reaguje, świat się zmienia. Tak naprawdę kiedybyś na przykład zaczął się wycofywać z jakiegoś regionu, to mogłoby się okazać, że to wywołało jakieś niepokoje w innym regionie, gdzie jeszcze się nie wycofałeś i jesteś zobowiązany, żeby zareagować. Więc tak naprawdę sam sobie narobiłeś problemu i opóźniasz sam ten proces. Fizycznie to jest niemożliwe, wydaje mi się. Dlatego ja często mówię, dużo ludzi mówi, że Donald Trump w życiu nie pomógł Ukrainie w żaden sposób. Ja uważam, że tu byłbym ostrożny, no bo on jako dzisiaj jako osoba taka
no, bez żadnej odpowiedzialności politycznej może mówić, że on by zrobił tak, żeby się dogadali, ale jako prezydent myślę, że jakby to stanowisko, pewne zobowiązania, to, gdzie Ameryka się znajduje, cały ten klimat geopolityczny, no, po prostu wymusiłby na nim jakąś reakcję. I pewnie by to była reakcja podobna do tej, jaką zastosował Joe Biden. Pewnie skala tej pomocy byłaby inna, byłaby mniejsza, ale na pewno coś realnie musiałby zrobić Donald Trump. Rzeczywiście niepokojące jest to, co on mówi, na przykład, że Putin jest dużo bardziej niezależny niż Macron, że jest lepszy. To jest rzeczywiście niepokojące, ale no nie mógłby sobie pozwolić na bierność po prostu, no bo to są Stany Zjednoczone. Tak, Stany Zjednoczone to nie jest XIX wiek, kiedy Stany nie reagowały, nie interweniowały w żadnej sprawie dotyczącej Europy, bardziej się skupiały właśnie na Ameryce Południowej też. No to jest świat zglobalizowany, to jest świat, w którym wszystko jest ze sobą połączone i świat stanowi taki właśnie jeden system, gdzie coś się dzieje w Afryce, to nas to dotyczy, może nie teraz, ale nas to będzie dotyczyło za 10-20 lat. A tutaj mówimy o czymś takim, co by miało się w teorii wydarzyć w ciągu jednej kadencji, w ciągu 4 lat. To jest po prostu niewykonalne. Myślę, że porządnie wyczerpałeś temat. Nie wypada mi się nie zgodzić. Przepraszam, Mikołaj, teraz będzie chwila dla ciebie. Spoko. To Chiny, lecimy. Jeżeli chodzi o Chiny, no to mimo wszystko nie będę w stanie odpowiedzieć aż tak obszernie z kilku powodów. Nie dlatego, że się usprawiedliwiam, tylko bardziej z tego względu, że Chiny niestety nie są aż tak transparentne. Chociaż powiedzieć aż tak to jest trochę małe niedopowiedzenie, jeżeli chodzi o transparentność Chin i o tym, co się dzieje wewnątrz. Natomiast to, co wiemy, co się dzieje wewnątrz, jest w każdym calu tak naprawdę tragiczne. No bo powiedzmy sobie chociaż o demografii, pierwszy przykład z brzegu. Domyślę się, że to jest bardzo ważna kwestia, jeżeli chodzi o Chiny, jeżeli nie najważniejsza ich problem wewnętrzny, jeżeli chodzi o same państwo. Ich problem demograficzny jest tak głęboki, spowodowany według mnie między innymi polityką jednego dziecka, od której Chiny dalej chcą odchodzić, chcą wracać, nie wiedzą co z tym robić. Mają bardzo duże problemy, no bo pamiętajmy o tym, że jest to 1,5-miliardowe społeczeństwo, głównie starzejące się i głównie stare. I jeżeli byśmy tam sobie, jeżeli spojrzymy na statystyki, ile jest osób młodych w stosunku do osób starych, no po prostu nawet w jakichkolwiek, nawet najlepszych scenariuszach nie jesteśmy w stanie tego spiąć jakkolwiek finansowo, organizacyjnie, a Chiny też nie są małym państwem, więc możemy mówić w pewnym sensie, że jeżeli w Chiny uderzy ich problem demograficzny, Chiny zaczną się wyludniać. Do tego dochodzi fakt, że Chiny na dobrą sprawę same siebie wyludniają w taki sposób, że trzeba to powiedzieć głośno i wyraźnie, że robią obozy koncentracyjne Ujgurom. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, że bardzo lubią zasiedlać, prowadzić osadnictwo w Europie, Afryce, Stanach Zjednoczonych, więc też Chińczycy tak jakby trochę uciekają na polecenie rządu ze swojego państwa. Kolejną kwestią jest bardzo ważną, zwłaszcza bardzo ważną z perspektywy Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej, potencjalnych konfliktów na tym terenie, że musimy rozróżnić Chiny z perspektywy miast i prowincji, wiosek. Ponieważ to nie jest taki przykład jak w Stanach, że widzimy takie coś jak Stany Zjednoczone, że tam każdy stan jest w jakiś sposób inny, jest w jakiś sposób odrębny. W Chinach to jest, powiedziałbym, że podobnie pod tym względem, że również są tak często tak mocno podzieleni, tylko jeszcze bardziej podzieleni ze względu na miasta, prowincje i wioski. I to powoduje bardzo, bardzo, bardzo szeroki wachlarz przyczynowo-skutkowy, bo o ile duże miasta są raczej przychylne władzy chińskiej, z tego względu, że żyje im się tam względnie dobrze, pomimo całej infiltracji, chociaż względnie dobrze jest to ocena bardziej patrząc po protestach i po tym, jak Chińczycy działają wewnątrz tych miast.
ponieważ mimo wszystko wyobraźmy sobie społeczeństwo rodem z Cyberpunka 2077, gdzie każdy tak naprawdę jest infiltrowany. Z naszego konta pobierane są pieniądze za przejście nielegalne na przejściu dla pieszych na czerwonym świetle. Bądź najważniejsza kwestia, powiedzmy sobie to też szczerze, co w sytuacji, gdyby na przykład nas w Polsce albo kogoś w Stanach zamknięto w centrum handlowym i podczas pożaru i nie wypuszczono tych ludzi z tego względu, że są chorzy na koronawirusa. No myślę, że sytuacja międzynarodowa by bardzo mocno w tej kwestii zaingerowała, a przede wszystkim same społeczeństwo. I tutaj dochodzimy do tego bardzo ważnego kwestii, do tej bardzo ważnej kwestii społeczeństwa chińskiego, które jest z jednej strony podzielone, z drugiej strony nie. I to jest to, o czym wcześniej mówiłem, czyli podział na prowincje, wioski i miasta. Ludzie z miasta raczej nie są podzieleni, a na pewno nie aż tak bardzo jak ludzie z prowincji i wiosek. Oczywiście zaznaczę, że tutaj mówimy bardziej o domysłach i analizach bądź raportach wywiadów, ponieważ Chińczycy skutecznie wszystko plombują. No ale jeżeli o tym mówimy, musimy wspomnieć o tym, że mamy doniesienia o prowincjach i wioskach chińskich, którym się cały model chiński nie podoba. No odpowiedzmy sobie szczerze, jeżeli ludzie w mieście mają już bardzo trudno i nie mają, że tak powiem, głosu do tego, żeby narzekać, to co się dzieje z prowincją i wioską? No nie jesteśmy w stanie na to odpowiedzieć jednoznacznie. Nie będę też rzucał takimi porównaniami, że na pewno ci ludzie mają to jak Ujgurzy, bo na pewno nie, ale myślę, ale mamy doniesienia na przykład o tym, że prowincja chińska cierpi bardzo często na problemy z głodem. W tak potężnym, rozwiniętym państwie, które przecież jest to challengerem do Stanów Zjednoczonych, więc jeżeli chodzi o problemy wewnętrzne, Chin są ogromne. Do tego dochodzi kwestia gospodarek i ich inwestycji, tych słynnych za granicą w Unii Europejskiej i Afryce. O ile w Unii Europejskiej część tych inwestycji faktycznie się zwraca, albo na przykład te ich porty na Sri Lance też się zwracają, ponieważ tam Chińczycy wygrali. To jeżeli chodzi o to właśnie, wracając się do samego początku, do tej biednej i nieszczęsnej Afryki, Chińczycy myśleli, że zbiją na Afryce potężne góry złota, jednak ostatecznie sprowadziło się do tego, że muszą inwestować w tamto miejsce, żeby nie traciły, tak jak wspominałem wcześniej, i ostatecznie sprowadza się do tego, że chiński yuan staje się coraz słabszy i generalnie problemy wewnętrzne Chin opierające się na ekonomii są również ogromne, bo mówimy o państwie, które przecież ma potężne PKB, które ma potężny eksport, a nie jest w stanie zapewnić swoim mieszkańcom podstawowych rzeczy, takich jak żywność bądź woda pitna, w niektórych rejonach też z tym jest problem. No i tutaj właśnie mówimy o tym, czym są Chiny. Nie jesteśmy w stanie poza Ujgurami jednoznacznie określić, gdzie jest problem wewnątrz Chin, bo nawet jeżeli chodzi o ekologię, to wcześniej poruszoną, pamiętajmy o tym, że mimo wszystko Chińczycy są jednym z prowaderów na świecie, jeżeli chodzi o rozwijanie źródeł energii odnawialnych. Wynika to z tego powodu, że oni doskonale wiedzą, że jeżeli zapaskudzą świat do tego stopnia, że świat po prostu zacznie się zapadać nie ze względu na wojnę, tylko na uwarunkowania ekologiczne, to wtedy Chińczycy też przegrają wszystko, bo nie będą w stanie produkować nic z oczywistych względów. No i tutaj dochodzimy właśnie do tego, że nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, jaki jest problem wewnętrzny Chin, ponieważ jest bardzo niska transparentność, ale wszystkie aspekty wewnątrz Chin wskazują na to, że jest tragicznie i chińskie społeczeństwo póki jeszcze się trzyma, tak się trzyma. Jednak w perspektywie 5, 10, 15 lat musi otwierać się na zachód bądź podbijać Tajwan. Jest zmuszone, jest postawione pod ścianą, że musi albo podbić Tajwan, albo zbratać się z Zachodem, bo inaczej w innym przypadku nie da rady. Pomimo wysokiego PKB, pomimo potężnej, napędzonej gospodarki na razie, nie będzie w stanie sobie odłożyć tyle wpływów i tyle pieniędzy, żeby utrzymać swoje społeczeństwo w ryzach. Nawet tak bardzo zindoktrynizowane społeczeństwo, które już przyzwyczaiło się do tego modelu chińskiego, mimo wszystko prędzej czy później uświadomi sobie ten fakt, że no nie żyje się tutaj za dobrze. Chińczycy robią sobie zresztą sami problem, fundując wiele instytutów Konfucjusza, wysyłając swoich młodych ludzi na zagranicę, żeby poznały bądź szpiegowały zachodnie państwa, ale przywożą do siebie z powrotem młodych ludzi, którzy poznali świat zachodni, który daje możliwość wyboru, swobodnego mówienia, daje możliwość tak naprawdę, daje tysiące możliwości i wracają do społeczeństwa,
w którym są ukierunkowani przez rząd, nie mają pieniędzy, często nie mają co jeść. No, w mojej własnej skromnej opinii, prędzej czy później to musi paść ze względu na te liczne problemy. A wydaje mi się, że o jeszcze drugiej masie problemów nie zdajemy sobie sprawy ze względu na ich bardzo nikłą transparentność. No i myślę, że też mocno, bardzo mocno rozwinąłeś cały wątek Chin, więc super. Myślę, no, nawet myślę, że wiesz, co tutaj dopowiedzieć, no ciężko mi cokolwiek, wiesz, mówić konkretów jakimiś scenariuszami, bo nie da się. Nie, naprawdę super. Bardzo dobrze, przynajmniej tak myślę w tej kwestii. No to cóż, zajmę chwilkę w Europie. Chwilkę. Żyjemy. Nie, dosłownie chwilkę. My żyjemy w Europie, więc dokładnie wiemy, jakie są problemy. Zatem mamy tego świadomość, że tak. Europa jest podzielona. I to podzielona na masę państw, które mają różne interesy, które, wiadomo, starają się ze sobą jednoczyć, jakieś mniejsze organizacje, czy chociażby większe, jak Unia Europejska, czy NATO, ale to wszystko sprawia, że tego podziału nie da się tak łatwo zatrzeć. Wielka Brytania to idealnie pokazała. Wielka Brytania po Brexicie musi i tak mocno odpokutować swoją decyzję z jednego bardzo, bardzo prostego względu. Otóż gospodarka Wielkiej Brytanii stała się dosyć niewystarczająca do tego, aby zaspokoić potrzeby konsumpcyjne wewnętrznie. Trzeba pamiętać, że konsumpcja jest jednym z trzech najważniejszych czynników PKB, a zatem dobrobytu całego państwa. Więc można powiedzieć, że Wielka Brytania ma gigantyczne problemy, jeśli chodzi o gospodarkę. Z drugiej strony mamy w całej Europie problem inflacyjny, o którym też wszyscy powinniśmy pamiętać, ale co by nie mówić, na inflacji nie cierpi południe, nie cierpi zachód, cierpi wschód. No, zwyczajnie wcześniej nasze całe wschodnie PKB było pompowane właśnie tą nieszczęsną konsumpcją, której brakuje już w Wielkiej Brytanii. A konsumpcja często powoduje w przyszłości także różne tarcia na tle inflacji, która spowodowała, że czy to w Polsce, czy to w państwach bałtyckich, czy to teraz w niechlubnym liderze europejskiej inflacji, czyli na Węgrzech, to wszystko wygląda tragicznie, bo ceny rosną niewyobrażalnie, a Europa nie rozbija się aż tak dobrze jak inne regiony świata. Ba! Trzeba powiedzieć, że takie południe Europy to się nie rozwija w ogóle. I to jest kolejny problem, że na przykład niektóre rejony Europy typu Polska, typu Rumunia, Estonia to są jedne z najlepszych na świecie państw, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy. To jest kilka procent PKB rocznie, to jest bardzo dużo, średnio 5, 6, czasami 7 w niektórych państwach. Fantastyczny wynik, trzeba to jasno powiedzieć. Oczywiście po części za unijne pieniądze, które też mocno stymulują konsumpcję i inwestycje w danym państwie. Można powiedzieć, że tak szybki i dynamiczny rozwój państw Europy Środkowo-Wschodniej wynika z tego, że Zachód i Południe sypie nam trochę pieniędzy na to. Chociaż Południe trzeba powiedzieć mniej, bo Hiszpania już nie jest płatnikiem netto od paru lat ze względu na to, że jej gospodarka wygląda żałośnie, trzeba to po prostu powiedzieć, jak na to, od kiedy dokonała się tam transformacja taka w pełni. Zresztą już za czasów frankizmu to państwo miało lepszy rozwój gospodarczy niż dzisiaj, więc troszeczkę to jest smutne. Zarazem mamy też Europę Północną, która, co trzeba powiedzieć, też nie rozwija się aż tak dynamicznie. To jest średnio 1, 2, czasami 3% PKB rocznie, ale jednak jest to jakoś, jako tako wpływa to na te państwa. Oczywiście poza Finlandią, która za czasów szczególnie ostatnich rządów nie rozwijała się prawie w ogóle, przez co oczywiście z racji, że Finlandia jest państwem bardzo, bardzo demokratycznym, rząd poniósł tego konsekwencje i no cóż, ale już go nie będzie na najbliższe 4 lata. Najprawdopodobniej też kto inny będzie premierem. Wszyscy to możemy zauważyć. W Europie mamy też gigantyczny problem z zadłużeniem. To trzeba sobie jasno powiedzieć. I to nie tylko zadłużeniem publicznym, czyli tym takim długiem państw, ze względu na to, że czy to Grecja, już widzieliśmy Grecję nieco ponad 10 lat temu, jak sobie nie poradziła. W przyszłości będzie to Portugalia, Hiszpania, Włochy, być może Belgia.
No, nie wiadomo, jak to będzie wyglądało z tymi państwami, bo ich dług publiczny jest po prostu horrendalnie wysoki, a zagraniczne zadłużenie jeszcze wyższe, niż można sobie wyobrazić. Żeby powiedzieć, mniej więcej włoski dług to jest blisko 200% PKB. To jest 200% rocznej produkcji wszystkich mieszkańców Włoch. 1/3 z tego to jest dług zagraniczny, który kontrolują inne państwa, z czego najwięcej posiada klasycznie Francja, jak i Niemcy, czyli po prostu europejscy hegemoni w sferze gospodarczej, to trzeba powiedzieć, nie przez Unię Europejską. Więc widzimy też to, że niektóre państwa mają między sobą bardzo dużą zależność i jedno padnie, to padnie kolejne. To jest takie, można powiedzieć, perpetuum mobile dosłownie. Jak ktoś tak zrobi, to już dalej poleci. Tak, kostka domina. Mamy też problemy w Europie z polaryzacją społeczną. Chociaż jest to bardzo zauważalne we Francji, jest to dosyć zauważalne we Włoszech, zauważalne w Polsce czy w innych państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Mamy także problemy z tendencjami autorytarystycznymi. Tutaj główny nurt wiodą oczywiście Węgry, które z demokracją mają już bardzo mało wspólnego, poza tym, że po prostu odbywają się tam wybory parlamentarne co 4 lata, a tak to trudno znaleźć tam jakieś tendencje demokratyczne. Równocześnie trzeba też powiedzieć o takich państwach jak Turcja, która poniekąd jest częścią Europy, jest z nią nieco zintegrowana, jednak jest to państwo, co by nie mówić, aktualnie autorytarne, z możliwą tendencją na zmianę władzy w najbliższych wyborach prezydenckich. To jest też gigantyczny problem. Problemem Europy jest także starzejące się społeczeństwo, ale Europa przez to, że jest bogata, może sobie spokojnie tutaj pozwolić zarówno na migrację, co doskonale pokazuje Francja, doskonale pokazuje Holandia, Belgia, czy państwa nordyckie, że można sobie naprawić sytuację demograficzną, ściągając do siebie migrantów z zagranicy. Tak samo robi to Wielka Brytania od wielu, wielu lat, po prostu pozwalając zarówno Pakistańczykom, jak i Hindusom na to, żeby u nich zamieszkiwali, stawali się obywatelami Wielkiej Brytanii, po prostu zarabiali dla państwa, zarabiali dla siebie. Z tego żyje zazwyczaj Europa Zachodnia. Europa Środkowo-Wschodnia z tego nie żyje i ma tragiczną sytuację demograficzną, a jeszcze nie jest na tyle bogata, żeby sobie z tym poradzić. Zatem Europa z problemów wewnętrznych ma ich dużo. Jeszcze trzeba pamiętać o transformacji energetycznej, chociaż jeśli chodzi o OZE, to Europa stoi na najwyższym poziomie. No tutaj oczywiście mamy państwa jak Polska, jak Rumunia, jak Włochy, które transformacji energetycznej to co najwyżej mogą mówić, bo jeśli chodzi o działania, to są one skrajnie niezauważalne, ale także mamy państwa jak Islandia, która przez korzystne położenie praktycznie całkowicie korzysta z odnawialnych źródeł energii, czy Francja, która korzysta z energii atomowej, czyli bardzo niskoemisyjnej energetyki, czy Szwecja, której kilkadziesiąt, około 70% całej energetyki to jest OZE, więc też fantastycznie to wygląda. Niemcy, które dokonują transformacji poprzez otwieranie kopalni węglowych, więc tak niezbyt, więc te problemy są też mocno zauważalne. No, w skrócie, Europa ma wiele problemów, są one często, często jeśli Europejczycy by się do tego zmobilizowali, nie byliby aż tak podzieleni, myślę, że udałoby się minimum większość z nich przezwyciężyć. To jest taka moja konkluzja na ten temat, że one, wydaje mi się, szczerze mówiąc, że są mniejsze niż w Stanach Zjednoczonych i Chinach, jeśli chodzi o problemy wewnętrzne. Tak, taka jest akurat w tej kwestii moja opinia. To teraz powiedziałbym takie krótkie, bardzo krótkie wnioski na ten temat i myślę, że Europa, jeśli będzie prowadzona przez liberałów pokroju Emmanuela Macrona czy Marka Rutte, czyli premiera Holandii dla jasności, to będzie starała się budować przeciwwagę dla Stanów Zjednoczonych i dla Chin. Będzie starała się być niezależna. Jeśli będzie prowadzona przez centroprawicę pokroju Chadecji czy pokroju konserwatystów, myślę, że będzie mocno i chętnie współpracowała ze Stanami Zjednoczonymi. Jeśli chodzi o to, jeśli Europa będzie prowadzona przez socjaldemokratów, to nie będzie ona chętnie współpracowała zarówno z Chinami, jak i ze Stanami Zjednoczonymi, tylko będzie raczej starała się budować swój taki blok, troszeczkę inny niż ten w wyobrażeniu liberalnym,
ze względu na to, że ten blok będzie polegał na mocnej współpracy gospodarczej i aż tak dużej rywalizacji z tymi dwoma państwami. Czyli po prostu budowanie tego, czym była Europa przez ostatnie lata. Z kolei nie widzę zbyt dużych perspektyw na to, aby inne opcje polityczne w Europie uzyskiwały gigantyczny wpływ, jeszcze co najwyżej zieloni, ale oni raczej są bardziej zbliżeni do swoich tendencji, do zarówno socjaldemokracji, jak i do liberalizmu. Więc myślę, że opcja taka prochińska, czy taka strasznie proamerykańska raczej nie są możliwe. Myślę, że raczej Europa będzie wyglądała tak jak teraz, czyli będzie przy dobrych relacjach z Amerykanami, przy dosyć słabych relacjach z Chinami, albo będzie po prostu starała się z nimi rywalizować lub się autarkizować. I to jest taka moja wizja na to, więc to jest takie moje krótkie, powiedziałbym bardzo krótkie podsumowanie tego. To teraz prosiłbym o też takie krótkie podsumowanie Stanów Zjednoczonych. Wydaje mi się, że tutaj też sprowadza to wszystko do polityki wewnętrznej, tak jak ty. Tak naprawdę to, czy ten kurs kolizyjny z Chinami, on nie zmieni się. To jest stała i dla republikanów, i dla demokratów, chociaż z różnych pobudek, też nazywanych bardzo podobnie, bo republikanie po prostu powiedzą, że to jest jakby racja stanu, demokraci, że chodzi o jakieś tam wyższe wartości, ale jakby rdzeń jest ten sam i działania będą te same. Może w kontekście Europy to zaangażowanie będzie inne. Dzisiaj demokraci rządzący, no oni naciskają na Europę, żeby ona się bardziej zaangażowała, była bardziej przeciwko Chinom. Jeśli republikanie by doszli do władzy, może nie od razu, ale by potrzebowali tak powiedzmy 5-6 lat, żeby ten kurs się odmienił i zmniejszyło się zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w ten konkretny region. Pozostałe regiony prawdopodobnie by zostały zostawione same sobie, a typowo uwaga by się zogniskowała na Pacyfiku. Być może byłyby próby jakieś nawiązywania współpracy z takimi tradycyjnymi sojusznikami, czyli właśnie anglosfera, o której mówiłem, czyli nie tylko Wielka Brytania, ale też Nowa Zelandia, Kanada, Australia, do tego też państwa no, naszego regionu, tak? Europy Wschodniej, które członkowie NATO, tak? Wschodnia flanka NATO, która tradycyjnie jest bardzo proamerykańska, bo jest antyrosyjska, jakby Stany Zjednoczone są niejako ważnym filarem bezpieczeństwa tych państw. Więc to tak naprawdę jak będzie się kształtować polityka Stanów Zjednoczonych wobec Chin, jest pewne, nie ma absolutnie żadnego znaczenia, kto będzie rządził. Dużo bardziej wpłynie to na całokształt polityki zagranicznej tych państw, tego państwa Stanów Zjednoczonych wobec innych państw. To chciałbym, żebyśmy mieli na uwadze, że to jest sedno tej zmiany. Nie kurs wobec Chin, a relacja z partnerami. Świetnie. To w takim wypadku poproszę Ciebie, Mikołaj, o taką samą konkluzję, jeśli chodzi o Chiny. Jeżeli akurat chodzi o Chiny, tutaj jest zupełnie inaczej. Chiny są bardzo zależne od sytuacji międzynarodowej i tak jak wspominałem wcześniej, Chiny zostały obecnie postawione pod ścianą między wyborem albo atakujemy Tajwan, albo kompletnie oddajemy się pod wpływy zachodnie, ponieważ w perspektywie kolejnych lat nie mają za bardzo innych ścieżek do wyboru. Ze względu na problemy wewnętrzne i po prostu problemy finansowe, które występują wokół nich, plus te przeinwestowania w Afryce, to jest też bardzo ważna kwestia. Jednak jeżeli chodzi o to, jak będą Chiny wyglądały w przyszłości, to jak wspomniałem, też kolejną kwestią w zmianie scenariuszu a propos polityki Chin na temat świata pewnie będzie to, jakie zmiany będą zachodziły wewnątrz partii, ale nie jesteśmy, że tak powiem szczerze w stanie za bardzo prognozować, co się będzie działo wewnątrz chińskiej partii, ponieważ jest to zbyt niepewna część.
Natomiast jeżeli chodzi o same Chiny, tak jak bardzo byśmy na nie nie uważali, tak jakbyśmy potępiali ich zachowania na arenie międzynarodowej, musimy jednak jako społeczność międzynarodowa zgodzić się co do jednego, że Chiny są potrzebne światu, bardzo potrzebne światu wręcz, i odgrywają znaczącą rolę w rozwoju ludzkości na temat w przyszłości. Dlatego też bym osobiście z perspektywy polityków światowych Chin nie zamykał i nie wyłączał kompletnie z rynków bądź z relacji międzynarodowych. Jednak osobiście sugerowałbym kierować politykę w tym kierunku, żeby odcinać i pokazywać Chinom, że Chiny sobie bez Zachodu nie poradzą, nie będą w stanie sobie poradzić i że potencjalny atak na Tajwan będzie dla nich po prostu gwoździem do trumny, bo wtedy Chiny, znaczy gwoździem do trumny partii, natomiast wybawieniem dla społeczeństwa wewnątrzchińskiego, ponieważ pamiętajmy o tym, że społeczeństwo w Chinach również jest ciemiężone i stopniowo będzie się odwracać, więc tutaj jest bardzo, bardzo wielowektorowa polityka wewnętrzna i zewnętrzna. Nie jesteśmy w stanie tak precyzyjnie rozbijać to na tak małe części, jak w przypadku Europy czy Stanów Zjednoczonych, jak będzie wyglądała przyszłość Chin. Jednak konkluzja sprowadza się do jednego. Chiny stoją obecnie przed wyborem, przed rozwidleniem. Albo wybierają atak na Tajwan, albo wybierają ścisłą współpracę z Zachodem, ponieważ obecni partnerzy, jak pokazują idealnie dla Chin, nie mogą na nich Chińczycy liczyć. Więc tak, to by było w sumie na tyle. Tym musiał zakończyć tą konkluzją, że Chiny obecnie stoją przed wyborem. W perspektywie 5-10 lat, ze względu na swoje problemy wewnętrzne i zewnętrzne. Myślę, że z takimi analizami możemy Was już zostawić i zakończyć cały ten dwugodzinny podcast. Myślę, że wyszło naprawdę fantastycznie. Napiszcie feedback, jeśli jesteście tutaj na samym zakończeniu, i zapraszam Was do słuchania poprzednich materiałów, jak i przyszłych, które na pewno się także pojawią w naszym cyklu. Zatem cześć i dzięki wielkie.